Siema, siema! Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Karczmarz, jesteśmy w Karczmie i dzisiaj będziecie mieli okazję poznać Staszka, czyli naszego czwartego bohatera, który dołączy do nas razem z Warhammerem. Jest to oczywiście Tips, Staszek Tips. Przedstaw się, powiedz coś o sobie. Cześć, jestem Staszek. Moje zainteresowania to książka, muzyka, film. Staszku, którą bramkę wybierasz? Ojejku. Słuchajcie, tym piosenka, książka albo film. Nie, to zależy za ile punktów. Słuchajcie, jestem dzisiaj pociągający, mam nadzieję, że nie będę wam kaszlał, prechał i kichał. W każdym razie jesteśmy właśnie dzisiaj przy tworzeniu postaci i najpierw zrobimy ze Staszkiem postać, a później po tym całym procesie zobaczymy, jak on sprawnie pójdzie. Przejdziemy do części, do karczemnych pogadów, gdzie będą jeszcze losowania i tak dalej, ale to już jakby druga część streamu. Najważniejsze dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy. Wracamy do Warhammera czwartej edycji. Staszek, ty masz, rozumiem, już tam w kartę i te wszystkie rzeczy, kostki pod ręką. Kostki mam pod ręką. Super. Wszystko mam. Weź u góry, jakbyś mógł jeszcze na kostkach w lewym górnym rogu nad kośćmi masz name. Kurczę, poczekaj. Tak, już przestawiłem. Tak. Tak, sorry, już wracam. Dobra. Także witamy wszystkich, którzy dotarli. I zgodnie z Grzechulnicka, z sugestią Grzechulnicka, Staszek, masz nie mieć łatwo, więc nie będziesz miał łatwo. W związku z tym startujesz od razu z losową mutacją na czole. Bawmy się, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, myślę, że co? Oczywiście. Tłumaczył ten dziwny kapelusz w dziwnym kształcie. Tak, potem. Jakiś taki nadzwyczajnie duży. Nexus jeszcze nie tworzył bohatera. Niestety z Nexusem nie uda się tego zrobić na live'ie. Będziemy robić bohatera w weekend najprawdopodobniej, tak żeby w środę wyrobić się już z rozpoczęciem sesji. Wszystko przed nami. Coś chciałem. Oczywiście zapraszam wszystkich widzów do odwiedzenia. Staszek, ty występujesz jako Tips? Jako Tips podkreśnik.pl w zasadzie wszędzie. Okay. Albo jako Staszek Tips, to się znajdzie. Staszek Tips. Staszek robi paznokcie po godzinach, więc możecie do niego wpaść i robi też tipsy. Okej. Okay. Zdarzało się. I teraz tak, zaczynamy, gramy w czwartą edycję Warhammera. Jak widzicie, będzie ponuro, mrocznie, krew, błoto, żal, może będzie, no jesiennej gawędy nie będzie, ale będzie mroczno, z tego też tytułu jest zrobiony nowy layer, ale przechodzimy do tworzenia postaci. Staszek, jakby czwarta edycja daje taki patent, że możesz losować sobie. I to jest takie ciekawe rozwiązanie, że nawet jeżeli wylosujesz i ci nie wyjdzie, to możesz i tak sobie wybrać i wtedy nie masz bonusu wynikającego z dodatkowych punktów doświadczenia. Więc z tego, co ja wiem, to ty chcesz grać niziołkiem, prawda? Tak. Ja chcę grać niziołkiem. Dobrze. To ja bym ci proponował, żebyś sobie przy okazji też otworzył podręcznik od 24 strony, żebyś też go miał przed oczami. I będziemy po prostu, rzucisz sobie kością, może akurat trafisz w niziołka, dzięki temu. A może się akurat trafi. No. Jak zakazę zarobić, to trzeba zarobić. 20 pedeków możesz dostać za to, jeżeli ci się uda. Jeżeli ci się nie uda, no to sobie go wybierzesz i nie dostaniesz bonusu, to wszystko, nie? Dobra, widzę, że kasto tutaj jest. Mhm. ...58 to jest człowiek, więc rozumiem, że człowiekiem nie chcesz grać. Nie. Zatem w karcie wpisz sobie niziołka, nie będziesz miał z tego tytułu dodatkowych pedeków. Ale mała szansa jest na inne rasy. Tak, jest do 90, w ogóle jest człowiek. Nie? To też pokazuje pełną dominację ludzi w Starym Świecie i właściwie standardowo we wszystkich światach fantasy. Ludzie jak króliki po prostu rozprzestrzeniają się w zastraszającym tempie. Chociaż kto rzucił? Ktoś rzucił. Drwal bodajże, jak robiliśmy o postaci, wyrzucił 99 i wybrał, trafił wysokiego elfa, ale i tak zrobił krasnoludę. Ale i tak zrobił krasnoludę. To dobrze. Tak. Bo wysoki elf. Nikt ich nie lubi, to prawda. Nie, sami siebie nie lubią. Dobrze, słuchaj, to teraz przechodzimy do klasy i profesji. Właśnie sobie też otworzę kartę, żebym mógł sobie ją czytać w razie co.
I wtedy będziemy na tej samej stronie. Warhammer, Warhammer tu. I czwarta edycja i karta. Dobra, jest karta. Prosiłbym, bo ja nie będę uzupełniał tej karty, więc ty uzupełniaj, a po całym procesie tak, po prostu mi weźmiesz i podeślesz. Podeślę. Dobrze, czyli mamy tak, niziołka wpisujemy i teraz mamy klasy i profesje. W przeciwieństwie do drugiej edycji, jak generalnie grałem też 20 lat temu w Warhammera, ostatni raz w pierwszą edycję, więc też się pozmieniało. Teraz jakby pogrupowano wszystkie profesje w ramach 8 klas, które odzwierciedlają pewien rodzaj profesji. Uczeni to uczeni, mieszczanie, dworzanie, łotry, wodniacy, wędrowcy, wojownicy. Ty masz określoną profesję, z tego co wiem. W sensie, ty wiesz, kim byś chciał zagrać, prawda? Tak. Dobrze. Wiem, kim bym chciał być, ale też można losować, z tego co widzę. W tak, oczywiście, można losować. Co więcej, masz tu tak. Możesz w pierwszym kroku, jeżeli rzucisz i trafisz, bo ty masz konkretnie, rozumiem, inżyniera i to jest twój cel, więc tak. Musisz rzucić, słuchaj, 0,2 na kościach i wtedy będziesz miał inżyniera. Ale jak trafisz, wiesz, no kto wie, nie? Za pierwszym razem, jakbyś trafił, wybrał wylosowaną postać, za pierwszym razem dostajesz 50 ekstra pedeków, później masz drugi krok, jeżeli ci nie pasuje, możesz rzucić jeszcze dwa razy, dwa rzuty i wybrać jedną spośród dwóch i wtedy dostajesz 25, albo już w ostatecznym kroku wybrać sobie rasę, która cię interesuje i wtedy nie dostajesz bonusu za losowość. Zatem rzucaj kasta po prostu i zobaczymy, co poleci. Okej. Okay. Wow. 69. A tak z ciekawości, co ci wyszło w 69? 69, mój drogi, wyszło ci... Docker. Docker. Do Dockera też bym mógł grać. Lubię żeglować. Ja bym nomenklaturę. A i to losowanie jest dobre, bo to budzi, jakby zmienia koncepcję, którą miałem. Słuchaj. Bo ja lubię bonusy. Rozumiem. Proszę, Staszku, dzisiaj w bramce numer 2 jest promocja. Słuchaj, tak czy siak możesz, no jeżeli uznasz, że chcesz to zmienić, to jest oczywiście twój wybór i możesz w każdej chwili to zmienić. Endo, dzisiaj informacja, nie będzie losowania podręczników do Warhammera. Podręczniki do Warhammera będą losowane dopiero od przyszłej środy, czyli już od normalnej sesji. Dzisiaj tworzymy postać, a później jest losowanie, ale w ramach patronów podręcznika, właściwie zestawu startowego do Dungeons & Dragons i później grupy patronów, którzy będą grali razem w kolejnej naszej wspólnej sesji. Także to tak informacyjnie. Dobrze, czyli masz Dockera. Rozumiem, że na Dockera się nie decydujesz, więc rzuć sobie dwa razy kasto jeszcze. 70 i chyba też Docker i 58. 58, domokrążca, nie, zdecydowanie. Nie chcesz być domokrążcą, ani tym Dockerem. Ani Dockerem. Dobrze. No dobra. To w takim razie sprawa jest jasna. Zostajesz, mój drogi, inżynierem. Tak, bez bonusu. Jesteś inżynierem bez bonusu, ale to dobrze, to tak jak dzisiejsi inżynierowie na studiach bez praktyki. Bo i tak zaraz po studiach. Tak. Ale ty miałeś szansę robić praktyki, oni nie mają. Także ty miałeś szansę się uczyć czegoś. Dobrze, w takim razie spoko, Endo. Bądź w kontakcie. Środa na pewno, zaczynamy. I teraz co? Przechodzimy, słuchaj, do atrybutów. I to jest ciekawa rzecz. Teraz tak. Czyli twoje cechy będziemy teraz rzucać. Mm-hmm. I ponownie wchodzimy w układ kilku kroków. Jeżeli pierwszy krok mówi o tym, że rzucasz 10 razy 2K10, nie kasetką, tylko 2K10 i przypisujesz od www do ogłady analogicznie punkty w poszczególne cechy i wtedy, jeżeli tak zrobisz bez żadnych zmian, dostajesz 50 punktów doświadczenia jakby w bonusie, czyli to, czym lubisz. Następnie, jeżeli okaże się, że jednak, wiesz, ty jako inżynier pewnie będziesz chciał inteligencję mieć bardziej rozwiniętą, a ci wypadnie na przykład 2 i chciałbyś mieć większe, to możesz przejść do drugiego kroku. Wówczas w ramach drugiego kroku możesz przestawić te cyfry względem siebie, ale wtedy bonus spada jedynie do 25 punktów PD. Ostatecznie zostaje jeszcze krok trzeci, w którym możesz rzucić raz jeszcze, zmieniając wszystkie poprzednie wyniki rzutów, albo zupełnie zignorować kości i masz wtedy 100 punktów, które rozdzielasz. Rozdać 100 punktów. Tak, ale wtedy oczywiście
bez żadnego bonusu. Myślę, że i tak czy siak zaczniemy od pierwszego kroku, nie? Tak, zaczniemy od pierwszego kroku, tylko od razu ci powiem, jak ja robię postać, to staram się nie robić jej pod mechanikę, tylko robić ją pod postać, którą mam przypisaną, znaczy jakby pod postać, którą mam w głowie jako postać. Więc ja na przykład będę chciał mieć dużo zręczności i inteligencji. Nie dlatego, że jakieś bonusy z mechaniki, tylko dlatego, że ta postać, którą chcę wykreować, jest inżynierem, który się dobrze wspina i wchodzi na dziwne konstrukcje. W porządku, nie ma żadnego problemu. W każdej sytuacji będziesz mógł ostatecznie doprowadzić do tego tak, punktu. Tak, do tego, co ten. Ale dobra, dobra, czyli ile razy? Rzucamy 10 razy, 10 tak? razy 2K10. Okej. Okay. Rzucić od razu 10, czy każdy po kolei? Słuchaj, wiesz co, rzuć po kolei, będą rzuty musiały wejść. Dobra. 2K10 i od razu wpisuj sobie w ten. Pięknie, przynajmniej na start. Twoja wartość walki wręcz, to od razu wpisuj sobie... Wpisuj sobie w kartę w razie co. Tak, tak. Będzie to najłatwiej. Jest 18 plus 10, czyli plus 28. 28. Dobra, umiejętności strzeleckie. 8, czyli 38. Okej, okay. 38. To nie są dobre staty? Nie. 16. Siła, 26. 26. Siła. No Jezu, to nie są dobre staty w ogóle. No to nie jest to, co byś chciał, nie? Nie, no. Nie ma tragedii. A ja mam taką propozycję, bo prawdopodobnie i tak będziesz zmieniał. Aha, dobra, to no. Się zapisuję te wyniki. Dobrze. Nie, bo masz całkiem niezłe na razie te rzuty. 17. No, na razie nieźle. 37 na wytrzymałość. 37 na wytrzymałość. Tak. Okej, okay. Kurde, prawie jak krasnolud. Mały, ale dobrze. Dobra, inicjatywa jest na plus 20. Aha. I jest 14, czyli 34. Aha, nieźle. A, nieźle. Na razie tylko jeden rzut poniżej 10, także spoko. Tak, zwinność plus 20 i zwinność mamy 13. Super. Czyli 33. A, 33, tak. Mhm. 33. Dobra, zręczność mamy plus 30. I teraz 15, proszę. I 15. Całkiem spoko. To jest dobry wynik, to jest dobry wynik. 45. No z 50 maksymalnie, to nie jest zły wynik. Dobra, czekaj, tylko ten zręczność. Najważniejszy rzut dla mnie. Inteligencja, no rzucaj. 17? O! Pięknie, tak. No zobacz. Kurde, 17 super. Plus 20, 37. 30. Grzechu Linicka, już tłumaczę. Tylko zrzućmy do końca. Później mamy siła woli. Siła woli plus 30. Kurde, jaki masz ty stary. Jednak te dziewczynki mają szczęście. To jest prawda. To dlatego, żeby ten, 43. Że mówiliśmy. 43 tak. Siła woli i ogłada 30 plus. I ogłada 30 plus. Pierdziele, kurde, jeden rzut po 10. Zajebiste masz te rzuty. Grzech Ulniczka nie będzie zadowolony. Kurde, ej, super. Grzech Ulniczka, już tłumaczę. Techniczne. Korzystamy z zewnętrznej stronki, która pokazuje rzuty na bieżąco. Ona się nazywa Roll Dice with Friends. I w ten sposób... Karczmarz, pamiętaj o prośbie... Pamiętam, już wszystkim powiedziałem, Grzech Ulniczka. Już Staszek... Ale widzisz, Staszek jak na złość ma tylko jeden słaby rzut. Nie? I to taki blisko średniej. Więc tak, to jest zewnętrzna strona do rolowania, cała gra jest w formie online, to znaczy będziemy grać tak jak teraz widzisz, będziemy grali online, natomiast to jest klasyczny RPG, więc on wywodzi jakby od wspólnego siadania przy jednym stole, zapalenia świeczki, włączenia muzyki i tłuczenia, ale teraz ninie nowoczesność idzie, musi być nowoczesność w domu i w zagrodzie, gramy online i tak będziemy właśnie sobie robić. No to słuchaj, moje pytanie pierwsze. Czy chcesz coś zmieniać w tych statystykach? Nie, nie. Zaufajmy losowi, to mi pasuje. W sensie, przy takich rzutach by... też bym zaufał losowi. Znaczy umiejętności strzeleckie by się akurat przydały przy tym rodzaju postaci, ale też nie one mi jakoś super nie są potrzebne. To znaczy, słuchaj, w tym, co chcę grać. Jeśli wybierzesz to, co masz, to dostajesz plus 50 pedeków. Jeżeli chciałbyś zamienić któryś względem siebie, to wtedy dostaniesz 25 pedeków. To jest wybór należny. Nie, nie, wiesz co, zostawiamy. Jakaś przywara musi być. Dobra. To jest zawsze dobre, bo to jest jedyny niziołek, który nie potrafisz czarać z pracy. No. A ile masz wtedy tej umiejętności strzeleckiej? 38? To chyba na to masz ten najsłabszy wynik, tak? Tak, tak, tak. Właśnie sprawdzałem. 38. Aha.
I super. W takim razie, jeżeli to mamy... Dobrze, to w takim razie teraz przechodzimy do żywotności. Teraz na tej karcie, jak zjedziesz sobie na dół, na trzecią stronę... Widziałem, że tam jest jakieś uznanie. Tak, i teraz weź tam masz takie w żywotności, masz BS, BWT, czyli bonus siły, bonus wytrzymałości, bonus siły woli, a później masz dwie umiejki. I teraz jakby o co w tym chodzi? Bonusy do poszczególnych cech liczone są od cyfry dziesiątek. Czyli jeżeli masz na przykład 38 siły, załóżmy, to twój bonus do siły wychodzi 3. Tak. Mhm. Także dobra, dzięki, dzięki. Cieszę się, że się bonus wytrzymałości. A wytrzymałość to jest 37, czyli 3. Masz, Grzechu Linicka mówi, żebyś dostał ten uzależnienie. Na przykład alkoholik minus 10 do statystyk. Lubi plus, cię. Trzyma za bonus siły woli. Grzesiu mnie bardzo lubi. To... Widzę. 43. Dobra. I teraz no to tak. Mamy 7. Ale nie, czekaj. Teraz nie. Tak, w przypadku Niziołka nie dodajesz do żywotności bonusu z siły. To jest jedyna rasa, która nie ma tego. Nawet sprawdzałem, czy to nie jest błąd i nie jest. Więc dwa razy twoje BWT to ile wynosi? Wytrzymałość? Bonus wytrzymałości to jest 37, czyli mamy trójkę. Czyli trójkę czyli razy 6. 2, 6 plus bonus siły woli. Siła woli 43, czyli razem 4. Mamy 10 punktów wytrzymałości. 10 punktów żywotności, to jest twój to poziom żywotności. Twardy kasnolud. No, powiedzmy. Ale masz już 10 punktów. Dobra, ja też, wiesz, jak robiłem pierwszą swoją postać, tak żeby w ogóle przejść ten mechanizm, też mi wylosowało Niziołka, a później zrobiłem pierwszą losową walkę z dzikiem, no i zabił mnie jednym strzałem, nie? Także jak zobaczysz dzika, to uważaj, nie? Wiesz co, pierwszą sesję, którą prowadziłem, cała drużyna zginęła przy wejściu do lochu, walcząc z czterema szczurami, więc... Szczek. Niziołki nie mają bazowe 30, ale czego szczek nie mają bazowe 30? Co? To daj znać. Siły woli? Siła woli jest na poziomie 30. Tak? Tak. I ile wylosowałeś? To jest twój przedostatni rzut. 13. Przedostatni rzut. 43. 13. Masz no, 44. Tak, 43. No to jest git, szczek. Wszystko gra. Dobra. Teraz masz dwie rzeczy nowe, to właściwie jedną, chociaż nie, to są generalnie inne rozwiązania dotyczące, słuchaj, zastosowania punktów przeznaczenia i pojawiają się w czwartej edycji tak zwane punkty bohatera. I teraz ty u góry, na samej górze karty, pod podstawowymi statystykami, masz miejsce, gdzie należy wpisać. I prosiłbym cię, żebyś na razie wpisał sobie punkty przeznaczenia na wartość 0, a punkty bohatera na wartość 2. Gamer raczej będzie trudno, ja się po prostu czasowo nie wyrabiam w takiej sytuacji i nie prowadzę dodatkowych ekip, bo ja po prostu nie wyrobiłbym się z czasem, wiesz? Także na razie wpisz to i ja cię będę prosił, żebyś sobie przeskoczył na jedną stronę, którą znajdę, chwilę. Tutaj jest. O. Przerzuć się na stronę 171, czy 170, ale dokładnie tak jak Stanford pisze, wbijaj na karczmę, na Discordzie, tam jest sporo osób, coraz więcej pojawia się mistrzów gry i mają, tam mogą się znaleźć chętni do poprowadzenia. Zresztą coraz więcej ich jest, także trzymam kciuki, nie bójcie się, grajcie w RPG. I teraz tak, masz punkt szczęścia, masz punkty przeznaczenia, które powinieneś znać z drugiej edycji. To jest taki twój lifesaver, nie? Który pozwala ci tak naprawdę, to jest twoje dodatkowe życie po wrzuceniu żetonu, mówiąc wprost. I masz w przypadku punktów przeznaczenia dwie opcje. Albo wykorzystujesz, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, jest jakaś walka i to jest śmiertelny cios, który cię rozpoławia na pół. Znaczy, rozpoławia na pół, to trochę masło maślane. Rozpoławia cię po prostu i chcesz go uniknąć, to możesz spalić punkt przeznaczenia i powiedzieć, że do wyboru masz dwie opcje. Albo unikasz tego ciosu jakimś cudem, paląc punkt przeznaczenia, nic się nie dzieje i walczysz dalej w tej scenie. Albo na przykład jest sytuacja, że palisz punkt przeznaczenia i chcesz powiedzieć, że wycofujesz się z tej sceny.
To znaczy, nie wiem, możesz stracić przytomność. To jest taki przykład fajny, że wpadłeś do rzeki i cię nurt porwał i gdzieś tam wypluł. Więc coś tam fabularnie będzie się dalej działo. Ale ważną rzeczą jest to, że przeżyjesz. Na pewno przeżyjesz. Tylko wybierasz jedną z dwóch opcji. Albo przeżyłeś i walczysz dalej, albo przeżyłeś i odpadasz ze sceny. I odpadasz do sceny. Okay. Ale na pewno wtedy żyjesz. Także to masz na tej 171 sobie stronie, więc będziesz mógł to... I teraz, uwaga, punkty przeznaczenia determinują twoje punkty szczęścia. I punkty szczęścia to jest pula, którą na przykład znasz z Cyberpunka, która ci się będzie odnawiać co sesję. I w ramach punktów szczęścia one są dokładnie tyle, ile masz punktów przeznaczenia, tyle masz punktów szczęścia. Możesz na przykład przerzucić nieudany test, albo dodać sobie do testu plus jeden poziom sukcesu. Ja ci później wyjaśnię tą mechanikę, na czym polegają poziomy sukcesu. Okay. Albo po prostu określić na początku rundy, w którym miejscu w ramach kolejki inicjatywy chcesz się znaleźć. Czyli to jest taki boost, wiesz, do akcji. I to jest jedna strona. Druga strona nazywają się punktami bohatera, które z kolei określają punkty determinacji. I teraz tak, punkty bohatera również pozwalają ci uniknąć wielu różnych sytuacji i masz jakby dwie opcje. Jedna tylko rzecz. Punkty bohatera i punkty przeznaczenia to są takie nadrzędne, najważniejsze punkty. Bo tak jak punkty szczęścia odnawiają ci się co sesję, tak punkty determinacji będą ci się odnawiać, jeżeli będziesz grał zgodnie ze swoją motywacją. To jest taki roleplayowy już element, żeby nagradzać graczy tym, że odgrywają swoją postać. I teraz tak, w ramach punktów determinacji, czyli tych takich taktycznych punktów niestrategicznych, możesz na przykład zrobić coś takiego, że jesteś niewrażliwy na efekty psychologii, czyli nie wiem, na przykład się nie przerazisz, albo coś się z tobą nie stanie, nie wpadniesz w jakąś psychozę. Deklarujesz wtedy, że palisz punkt determinacji i twoja postać mówi, że... To znaczy ja ci informuję, że twoja postać daje radę przezwyciężyć na przykład strach. Ewentualnie możesz dzięki tym punktom krytyczne modyfikatory z ran krytycznych sobie zniwelować do początku następnej rundy. Ewentualnie, jeżeli będziesz powalony, albo jakiś nieprzytomny, albo coś takiego, to ja też będę mógł ci... Możesz usunąć ten stan ze swojej postaci. To jest takie robocze rzeczy, ważne, żebyś sobie, prośbę, żebyś też sobie to po prostu przejrzał później, ale żebyś po prostu miał świadomość, że z czym to się je. Natomiast używanie punktów bohatera ma dwie zajebiście również ważne cechy, tak jak punkty przeznaczenia. Pierwsza to jest taka, odrzucam cię, nazywa się, i dzięki temu elementowi możesz odrzucić mutację. Czyli na przykład tą rękę, co ci na czole wyrasta, nie? Możesz powiedzieć, że teraz tracisz punkt przeznaczenia i ona ci nie wyrasta. To jest pierwsza rzecz, czyli do walki z mutacją, a druga rzecz to jest nie zawiodę. I to jest już stricte mechaniczna rzecz. Żeby ci to wyjaśnić, muszę opowiedzieć chociaż chwilę na temat mechaniki. Jakby mechanika walki, bo to jest najistotniejsze, polega na tym, że jeżeli twoja postać zda test, na przykład uda ci się kogoś trafić, albo uda ci się sparować, albo masz jakąś przewagę wynikającą z szarży, albo z zaskoczenia, to tu się bardzo w tej edycji to się opiera na punktach, na poziomach sukcesu, czyli masz na przykład plus jeden przewagi, a ta przewaga ma bardzo wymierny przelicznik, bo to oznacza plus 10 na przykład do testu, który wykonujesz. I my zakładamy, to znaczy ja zakładam, że cap przewagi jest na plus 3, czyli możesz mieć plus 30 do cechy. I teraz za każdym razem, kiedy ci się to powodzi, masz plus 10, plus 10, plus 10. Zbierasz podczas walki, ale jeżeli chociaż raz dostaniesz w łeb, a i na przykład zemdlejesz, albo dostaniesz jakiś stan, albo tobie nie wyjdzie test, tracisz całą przewagę. I to powoduje, że walki w czwartej edycji teoretycznie są bardzo szybkie, bo przestaje być to, co było bolączką poprzednich edycji, że stoi dwóch przeciwników naprzeciwko siebie i nie mogą w siebie trafić. Tutaj przejdziemy później dalej do tematu mechaniki, żeby ci już w głowie nie mieszać. Ta sytuacja jest... Właściwie się nie zdarza, bo nawet jak ci test nie wychodzi, to dzięki liczeniu poziomu sukcesów wychodzi ten test i trafiasz przeciwnika. Ale teraz ci nie będę mieszał. Ważne, że ta opcja nie zawiodę polega na tym, że walcząc nawet z gościem, który ma plus 3 do przewagi i na przykład jego statystyka to 90, żeby cię trafić, to ty możesz spalić punkt bohatera i wtedy automatycznie uzyskujesz sukces z przewagą jednego poziomu sukcesu nad nim i kasujesz mu całą przewagę. To jest taki reset na wypasionych przeciwników. Dobra. Kurde, ta mechanika mnie trochę przeraża, ale zobaczymy, jak ona będzie po pierwszej sesji. Także, wracając. Masz 0 punktów przeznaczenia, masz 2 punkty bohatera i teraz uwaga, masz 3 punkty dowolne, które możesz rozłożyć między te cechy
tak jak ci się podoba. Możesz dać 3 na przeznaczenie i wtedy będziesz miał 2 na bohatera, albo rozłożyć je w innym parytecie. W jaki sposób chciałbyś to rozłożyć? Myślę, że... Czekaj, muszę sobie go przeczytać, sekundę. Jaca, 4. edycja. Przy tym, jak zamierzam grać, to punkty przeznaczenia będą przydatniejsze niż punkty bohatera. Okej. Okay. Czyli zostajesz tą ręką na czole. Spoko, ten duży kapelusz musisz mieć. Czyli 2 punkty bohatera, 3 punkty przeznaczenia. Dobrze, czyli wszystko wsadziłeś w punkty przeznaczenia. W porządku. I teraz zostaje nam ostateczny element. Tam jest taka kategoria szybkość. Proszę cię, żebyś sobie wpisał tam u góry, gdzie to jest. Szybkość. Masz szybkość, chód i bieg. Czyli analogicznie 3, 6, 12. To jest jakby ilość metrów, które podczas rundy możesz przebyć w ramach danego trybu. Kiedy streams Night of Pen and Paper? Hilarek, to chyba do Staszka pytanie? Ty grałeś w to? Bo to ja pamiętam, że chyba kiedyś była taka apka na telefon. Tak mi się wydaje. Chyba, że to nie jest pytanie do ciebie, więc nie streamuję. Nie. Okej. Okay. Dobrze. Słuchaj, jeżeli już to mamy, cechy mamy, szybkość mamy, przeznaczenie mamy, świetnie. Przechodzimy do rozwijania cech. I teraz tak, mój drogi, ty jesteś inżynier, prawda? Tak. Ty jesteś w kategorii uczeń. Proszę cię, żebyś siebie przełożył, panie uczony, na stronę 55 podręcznika. Jestem. W porządku. I teraz masz schemat rozwoju inżyniera. Jak widzisz, w tej edycji jest teraz już tak zrobione, że jakby wchodzisz w ścieżkę profesji i widzisz, że zaczynasz od studenta inżynierii, więc ty będziesz, mój drogi, studentem, panie Żaku. Później będziesz w dalszej części rozwoju postaci mógł przejść na inżyniera, renomowanego inżyniera, to już chyba takiego z dyplomem, i mistrza inżynierii, to już będziesz wykładał. Zatem... Ale to jest jakby twoja ścieżka profesji i tak jak w każdym innym worku, możesz przeskakiwać na różne profesje, ale ważna rzecz jest taka, że jeżeli wykupujesz jakieś talenty czy umiejki nie ze swojej ścieżki profesji, to one są po prostu droższe. Także, okay. Pierwsza rzecz, która cię interesuje, to chciałbym, żebyś na karcie w polu, tam gdzie masz cechy, masz drugi wiersz, nazywa się rozwinięcia. Postaw sobie X-y w miejscu, gdzie masz krzyże w schemacie rozwoju, bo krzyże są na poziomie pierwszym dostępnym pierwszego poziomu ścieżki profesji, czyli na umiejętności strzeleckie, zręczność i inteligencję. Postaw sobie tam na razie X. Tak. Dobra. I teraz tak, otrzymujesz na start 5 darmowych punktów rozwinięć, które możesz dowolnie rozdzielić na 3 cechy. Ważną rzeczą w 4. edycji jest również to, że będziesz tutaj rozwijał, nie rozwija się tak, jak się rozwijało kiedyś, że kupowałeś na przykład plus 10 tam było, nie? Chyba w drugiej edycji już były też plus 5, ale tutaj jest tak, że rozwijasz właściwie po punktach. Że i nie tylko rozwijasz cechy, ale rozwijasz również umiejętności, a co więcej, możesz nawet rozwijać później talenty, więc jest sporo rzeczy do rozwijania, dzięki temu ta postać naprawdę wydaje się być bardzo interesująca. Ciekawe, jak ona w praktyce to wyjdzie, trudno mi powiedzieć, ale ważną rzeczą jest to, że jeżeli na przykład rozwijasz walkę bronią, umiejętność, to wtedy, kiedy atakujesz, to doliczamy do twoich walki wręcz wartość umiejętności, która się z nią spina, nie? Czyli ty będziesz, nie okay. wiem, za chwilę będziesz miał, zaraz przejdziemy do twoich umiejętności, ale póki co zdecyduj się proszę na to, które umiejki... 61 chyba była ten twój uczony. Nie. Gdzie tu mam tego twojego... Jest inżynier. Czy możesz dowolnie rozłożyć te rozwinięcia? Jak chcesz, możesz je przypisać? Pamiętaj o jednej rzeczy, że w ramach mechaniki, ja wiem, że na mechanikę mniej patrzysz, ale mimo wszystko, żebyś miał tego świadomość, że jeżeli na przykład jest bonus wynikający z cechy, to jeżeli masz cechę na poziomie na przykład 39, to będziesz miał 3, ale jeżeli będziesz miał 40, tak, to już będzie 4. To rozumiem. Dobra, więc masz na tym etapie, możesz rozwinąć umiejętności strzeleckie, zręczność lub inteligencję w ramach tych 5 rozwinięć. Rozpij sobie to, jak ci się podoba. 5 punktów można dodać. Tak, 5 punktów.
Tak, co jest idealne, bo inteligencję podbije do 40 i będzie modyfikator 4, a strzeleckie do 40 i też będzie 4. Czyli łącznie 5 wydajesz, tak? Tak. Okay. Umiejętności strzeleckie dokładam 2. Tak, to wpisz w tym wierszu rozwinięcia, wpisz pod US 2, a pod inteligencją 3. A X-a zostaw na tej trzeciej, na zręczności. Okej. Okay. I wtedy w aktualnej wpisujesz sumę. Oj, proszę bardzo, kto się znalazł? Kto się znalazł? Zobaczcie, kto się znalazł. Widzicie tamtego typa? Dexos, wszyscy się pytają, co będziesz robił z postacią. No. PlayStation. Cześć. Tu jest mikrofon. Wiem. Także ty zachowuj się na telefonie, dołącz się, wycisz i będziesz słyszał. Tak, i zachowuj się tam na tym weselu, nie? A będziemy mieć jeden mikrofon. No. Nie, Nexosa dzisiaj nie będzie. To, że się pojawił, to jest naprawdę suma przypadków, że on dzisiaj się pojawił tam u Staszka. Tak. To jest zbieg okoliczność. Więc... Tak naprawdę był związany i tam leżał i w końcu się wypałętał. Staszek, kurczę, właśnie, pod schodami go trzymał i wylazł. Dobra, słuchaj, więc masz już te rozwinięcia darmowe wsadzone. No i teraz przechodzimy, słuchaj, do umiejętności i talentów. Proszę cię, żebyś przeskoczył sobie na stronę 36. Jestem. I teraz lecimy z umiejętnościami i talentami rasowymi. I pierwsza rzecz. Wybierasz, spójrz sobie na niziołka i masz umiejętności. Charyzma, hazard, intuicja i tak dalej, i tak dalej. I teraz ważna rzecz. Wybierasz sobie 3 umiejętności z tej puli, która tu jest podana, które rozwijasz na plus 5 rozwinięć, czyli jak sobie zwiniesz kartę na dół, to widzisz tam umiejętności podstawowe i dla przykładu masz tam charyzma, to wtedy piszesz charyzma i na przykład plus 5 i kolejne 3, ale z 3 rozwinięciami, czyli słowem. Wybierasz 6 umiejętności, do 3 z nich przypisujesz plus 5. A do kolejnych 3 wpisujesz 3. Ważną rzeczą, jeżeli nie znajdziesz na liście umiejętności, którą chciałbyś rozwinąć, to znaczy, że ona jest umiejętnością zaawansowaną i musisz wpisać ją w 3 tabelkę. Po prawej stronie będziesz widział. Dobra, i rozwijam te, które mają niziołki opisane, tak? Tak. To znaczy, to jest ta pula, z której... Której mogę rozwijać. Dobra. Dokładnie tak. Okej. Czyli 3 po 5, tak? Dobrze pamiętam? 3 po 5, tak. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, za co one odpowiadają, nie? To możemy to przeczytać od razu. Albo możesz sobie... Najpierw zrobię, że tak powiem, stronę fabularną z samych nazwach. Okej. Okay. Rzemiosło kucharz, no. Masz może jakieś te słabki takie? Wpinane nie, ale możesz się z tymi sparować. Tylko sobie zobacz, na ciebie jak się parowało. Chyba się przytrzymuje w guzie 3 sekundy. Dobra, teraz tak. Rzemiosło kucharz, gadanie, targowanie, wiedza z innotalca. Na pewno mocna głowa plus 5. To jest konieczne. W ogóle wszyscy nie walą mocną głowę. Ja nie wiem, jak muszę wam zrobić jakiś turniej picia na tych sesjach. I tu 5 przy mocnej głowie, tak? Nie, to jest rozwinięcie. Czyli... Tak, wpisujesz mocna głowa. Jak widzisz, mocna głowa związana jest z bonusem. Wpisujesz tam obok mocnej głowy wartość wytrzymałości. Później wpisujesz w kolumnie rozwinięcie 5 i suma to jest suma. Okej, czyli w moim przypadku to 42. Dobrze. Czyli mocna głowa na plus 5. Jedziemy dalej. Tak. To intuicja, myślę, że też. Intuicja i percepcja to są te, które bym chciał fabularnie rozwinąć. W porządku, to sobie je po prostu wpisz. Mhm. Intuicja i percepcja to są obie umiejętności podstawowe. To jest też fajną rzeczą jest, że właśnie chyba na poziomie intuicji... Tak, intuicja daje ci możliwość obserwowania pola walki, nie uczestniczenia fizycznie w walce, ale obserwowania pola walki i budowania sobie w ten sposób przewag. I to jest naprawdę zajebista sprawa, bo wystarczy, że
zdajesz w walce udany test intuicji i możesz dostać plus jedną przewagę. Czyli fabularnie wygląda na to, że ty nie wyskakujesz na pierwszy, wiesz, ogień, tylko obserwujesz, szukasz jakiejś luki, dogodnej sytuacji. I... Albo jakiegoś kamienia, który da się podważyć i przywrócić do przeciwnika. Na przykład. I daje ci to opcję, wiesz, że znajdujesz się w bardziej uprzywilejowanej sytuacji. Bardzo fajny patent, że dali możliwość budowania przewagi. To jest mega fajne. A powiedz mi, w cechę wpisuję sumę po rozwinięciu, tak? Tak, czyli cechę wpisujesz podstawową, taką, którą masz, przepraszam, aktualną. Tą, którą masz aktualną. Ona w twoich 8 na 10 przypadków będzie ta, która jest początkowa na tym etapie. Później w rozwinięciu wpisujesz wartość rozwinięć, którą przyjąłeś, czyli w tym wypadku do tych trzech umiejek plus 5 w każdym wypadku. I później w sumie po prostu sumujesz wartość cechy plus wartość rozwinięcia umiejki. I teraz... Po prostu zapomniałem wpisać aktualne i spojrzałem na jakby bazowe. Spoko. I teraz jakby to działało mechanicznie, jeżeli byś był niziołkiem bez mocnej głowy, byś chlał na umór z krasnoludami, to ja bym cię poprosił o testowanie twojej wytrzymałości. Ale jeżeli masz mocną głowę, to ja cię poproszę o testowanie wytrzymałości plus twoja mocna głowa, czyli masz wyższe szanse na to, że zdasz ten test. I tutaj w tym systemie, w tej edycji, możesz również wykupować punkty rozwijające umiejętność, a nie cechę. To jest naprawdę zajebista sprawa. Bardzo mi się to podoba w każdym razie. I teraz wybierz, proszę, trzy umiejki, które rozwiniesz na plus 3. Nexus będzie miał elfa. Nexus jeszcze nie wie, że grając elfem będzie miał trudno i będzie musiał płacić podatek od uszu. Grasz elfa? Tak, on chce zagrać elfem, nie? Także Staszek, weź go, zamknij z powrotem pod schody. Ja tak dobrze wiedziałem, że coś śmiedzi i to nie twoje mięso. No, także go od razu pod schody tam. Paskudne i parszywe stworzenia. No. Widzicie, że jesteś wyższy, to co, i tak nie umiesz pić. Tak, i ten motłoch z tej tutaj dzielnicy biedoty właśnie jedzie na ciebie z widłami. Dobra, trzy te długorzędne, że tak powiem. Tak. Unik. Oj Boże, będzie śmiesznie. Dobra. Jak sobie to rozpiszesz, to daj cenę. Tak. Te punkty widziałem plot twist, że 10 punktów czat ma wpływ na fabułę rozgrywki. Grzechu, takie opcje mają Patrick. Palce to jest zaawansowana i to jest zręczność. Tak. I, czyli tak, masz zwinne palce, tak? Tak. No, to pewnie kradzież, znając życie. Nie, umiejętność rozplątywania lin i szybkiego naprawienia mechanizmu. Tak, która pozwala na okradanie, ukrywanie niewielkich przedmiotów. I otworzyć skrzynię, ale wiesz. Marketing musi być odpowiedni. Już widzę. Kto ma oczy zdrowe, może wygrać krowę. Kto ma oczy jak skorka, płaci jak z worka. I tam będzie kupił. Dobrze, mam umiejętności wybrane, rozwinięcia do umiejętności. Super, bardzo się cieszę. I teraz, mój drogi, masz pod spodem talenty. I talenty przypisujesz wszystkie, które tam są. Fajnie, bo ty jako niziołek będziesz miał dwa losowe. I talenty masz pod cechami, taką tabelkę, i tam prosiłbym, żebyś pisał. Więc pierwsza rzecz to jest mały, ale wariat. Mały będzie ci pewnie dawał plus Czekaj, do... Czekaj, tylko na której stronie były te listy, bo jestem... 36. 36, dobrze. Bo się cofnąłem do klas. Okej. Okay. Niziołek. Mały, odporny na chaos, widzenie w ciemności, wyczulony zmysł i dwa losowe. Tak, i teraz mały oznacza, że pewnie trudniej ci trafić, znając życie. Tak, ja jesteś niższy. Ja mam talent mały, bo jestem niższy. Zasady dotyczące rozmiaru znajdują się na stronie 340, ale to będziemy o tym mówić po 22. Przejdźmy do kolejnego talentu. Ojejku. Dobra. Odporny. Ja marzę jakieś trzy neksosy. Odporny. Odporny, słuchaj, na magię, na chaos. Na chaos. Nie będzie trzeciej ręki na czole, nie. Kurde, to jak ja ci zrobię tą chociaż jedną, no?
Poczekaj, jak to się nazywa? Faktycznie odporny na chaos, tak. I co to mówią o odpornym na chaos? No jesteś tak pewnie jak nazwa. Odporność psychiczna, odporność na magię. Dobra. Nie widzę tutaj. Chyba, że to jest odporny na zagrożenie. Opierając się przy tym zagrożeniu. Znane odporność na choroby, magię, mutacje czy trucizny. Tak, czyli będziesz miał bonus do tego, żeby się oprzeć działaniom chaosu. Więc cię muszę wykąpać w spaczeniu. Widzenie w ciemnościach to widzenie w ciemnościach. Pewnie tak jak w starym łomotku, czyli masz ze 30 metrów oglądania. Zaraz zobaczymy. Oczywiście zalecam przeczytać te, nie? Widzenie w ciemnościach. Widzisz wyraźnie na 20 metrów. A, i ważna rzecz, że te talenty również możesz wykupować, czyli podbijać. Okej. Okay. I na przykład na początku masz 20 metrów, a za każde wykupienie tego talentu... przepraszam, na każde wykupienie, czyli żebyś wydał pedeki na kolejny rozwój tego, to już byś widział na 40. Fajny patent z tym, że okay. Możesz to też. Fajne, fajne. I co mamy dalej? Szósty zmysł. O, nie da się ciebie określić. Wyczulony zmysł. Tak? Wyczulony zmysł, sorry, to ja spojrzałem na coś innego. Dobra, co mówi wyczulony zmysł, z ciekawości? Wiesz, ja to też robię, jesteś trzecim bohaterem, który robię, więc też się uczę cały czas przy okazji. Tak, tak, oczywiście. Wyczulony zmysł, jest. Jeden z twoich pięciu zmysłów jest tak wyczulony, że wyczuwasz to, co umyka innym. Możesz wykonać test percepcji, by dowiedzieć, ty, a to miał dreadu. On wybrał smak. A ty jaki będziesz miał wyczulony zmysł? Ja mam smak wybrany też tutaj, smak. Jako niziołek. Aha, masz no, wybrany. Super, dobra. Faktycznie. Księga, moja książka kucharska, no nie wynika, wiesz... Jasne, oczywiście. Ty rozpoznajesz smak piwa, ale o tym za chwilę. Dwa losowe talenty, Stachu. Rzucasz dwa kasta. Dwa kasto, tak? Tak, to znaczy rzuć dwa razy kasto po prostu. Nie, rzuciłem 2 kasto. No to 100, dobrze, 12. Jest 18, nie, 18 i 94. 18, a, okay. Czujny. Twój pierwszy talent losowy to jest czujny. Co oznacza, że... Już ci powiem, co to oznacza. Czujny. Swoją początkową inicjatywę zwiększasz na stałe o plus 5. Więc prośba, żebyś przeszedł do kategorii cechy i w początkowej inicjatywie wpisał po prostu, powiększył wartość o plus 5. Okej. Okay. Inicjatywa to jest po prostu pod I, bez rozwinięcia. Tak, tak. Tak? Inicjatywa nam odpowiada tak naprawdę przede wszystkim za kolejność ataku, rundy w ataku, nie? Okay. I tak jak to. Modyfikator się nie zmienił do tego, więc. Okej, okay, ale to i tak jakby bezwzględna wartość określa twój poziom w kolejce. I teraz twój drugi rzut był 94. Wytwórca! Patrz, jak idealnie trafił się. O! Zajebiście! Super! A co mówi wytwórca? A, no, ale to jest, to nie jest wytwórca? Już szukam. 140 chyba 6 będzie. 146. Rzemiosło dowolne. Jesteś prawdziwie uzdolniony. Dodaj rzemiosło powiązane z tym talentem do listy umiejętności aktualnej profesji. Jeśli już wcześniej było to na niej wymieniane, za każde jego rozwinięcie płacisz 5. Aha, czyli to jest tak, że jak wybierzesz sobie dane rzemiosło, na przykład piwowarstwo, piwowar załóżmy będzie, i będziesz chciał rozwijać umiejętność piwowar, to będziesz zawsze płacił o 5 pedeków mniej za każdy kolejny punkt. Także to jest spoko, spoko opcja, naprawdę fajna. Ale fajnie trafiło, tak totalnie pod twoją postać. Dobrze, czyli wpisałeś sobie tego wytwórcę, tak? Wytwórcę, tak, czujny i wytwórca. Idealnie. To teraz, mój drogi, przechodzimy do umiejętności i talentów z twojej profesji. Czyli przeskakujemy na stronę tam 60 którąś. Zaraz ci powiem. Ja mam takie kurde stare fiszki porobione, jak ze starych czasów, nie? Pewnie Nexus by się ze mnie śmiał. On się ostatnio ze mną śmiał, że starzy ludzie tylko dzwonią telefonem, nie? Więc wiesz. No, jak widać, młodzi nie odpisują na Messengerze. Nic, mówi, nic, tak się ludzie tylko dzwonią telefonem, tak? No. A młodzi nie odpisują na Messengerze. No. Dobrze, słuchaj. Gdzie my mamy tego twojego... 56. O, właśnie. Cudownie. I teraz, słuchaj, masz tu 55. Masz inżyniera. Ile ci jest z umiejętnościami? Ty masz broń prochową już. No tak, właśnie o to w tym chodzi, bo ja muszę fabularnie powiedzieć, dlaczego to piwo i w ogóle, bo to jest powiązane. Mhm.
Będziemy o tym mówić w kolejnym etapie, jak będziemy przechodzić sobie przez te podstawowe pytania, bo one fajnie ożywiają. Ale ty, to zajebiście. Dobrze, słuchaj, no to teraz tak. Masz 40 punktów rozwinięć na swoje 8 początkowych umiejętności. Czyli masz tutaj te umiejętności wypisane pod swoim schematem, czyli broń zasięgowa. Oczywiście ciebie dotyczy tylko studenty inżynierii na tym etapie. Mhm. Tak, 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 tak. Czyli wybierasz 8 z nich, to znaczy inaczej. Możesz wybrać mniej niż 8 i rozdać wedle uznania, ale ważną rzeczą jest, że nie możesz dać, że inaczej, że maksymalnie w daną umiejętność na tym etapie możesz dać 10 rozwinięć. I teraz uwaga, jeśli ta umiejętność pokrywa się z umiejętnością rasową, którą już wcześniej rozdawałeś, to nie ma problemu, dalej masz plus 10 rozwinięć, bo to są twoje rozwinięcia klasowe, a nie rasowe. Okej, okay, czyli niektóre umiejętności, które się nachodzą, mogą mieć plus 20 maksymalnie. Na przykład. Nie plus 20, plus 15, bo miałeś tam 5 plus 15, tak, bo tam jest 5 i 3, dobra. Tak, okej, okay, więc... Okej, okay. I jeszcze raz, ile tych punktów? 40 masz. Jest mocna głowa, zobacz. Tak? Tak, wiem, jest... No właśnie muszę pomyśleć, co tu... Bądź zasięgowa, raz, 2, 3, 4, 5. Tak, to prawda, Szczek, że ma... Że potrafi korzystać z broni, ale jej nie ma, chyba że będzie miał pieniążki. A że żyjemy w mrocznym i smutnym świecie, to może nie mieć pieniążków. Broń zasięgowa na pewno. Okay. I to są już zaawansowane, tak? Z pewnością. Dobra, broń zasięgowa. Czy pamiętasz, jaka cecha odpowiada za broń zasięgową? Na pewno umiejętności strzeleckie. No tak, logiczne. To znaczy tak strzelam, na logikę. Ale sprawdzę. Tak, US. Dobra. I do broni zasięgowej pochowej. Jak chcę sobie dać 10. Przy okazji, jak robiliśmy postacie z Dreadem i z Drwalem, zadałem pytanie, dlaczego w tej czwartej edycji wszyscy mają przy czapkach takie kartki przybite, jak gwoździem przybite do kapeluszy. No i tam Dredo miał wizję, że to jest jakby jego dowód osobisty. To nieprawda. Okazuje się, że to są modlitwy i w ten sposób są modlitwy przyczepione. Nie rozumiem dlaczego, ale tak samo. Tak, bo to są purity seale. One, wiesz, mają oczyszczać przedmiot i nosiciela, na którym są. A ja myślałem, że to będzie tak, że to jak w tym grach w kalambury. Powiedz mi, pokaż mi, co mam na głowie, nie? I wiesz, stoisz i pokazujesz głębę. Dobra, do umiejętności strzeleckich daję 10, więc łącznie mam sumę 50. I to jest broń zasięgowa. Poczekaj. Do czego dajesz? Do broni zasięgowej. Tak, i broń zasięgowa jest na plus 10, a powiedziałeś coś mi 50. No bo cechę mam 40, umiejętności strzeleckie. To gitara. O, i teraz jak będziesz strzelał waść, to będziesz miał 50, nie? Tak. Okej, okay, gitara. Właśnie o to chodzi, że jakby nie... Mogę maksymalnie dać plus 10. Mhm. To jest umiejętność, na której mi zależy, więc zostaje mi 30 punktów na pozostałe. Mhm. Dobra, nie ma to tamto. 5 dorzucę do mocnej głowy. No, czyli będziecie. Muszę wam zrobić jakiś turniej chlania w takim razie, nie ma wyjścia. Wtedy mocna głowa mi zrobi 47 punktów zamiast 42. To jak to jest wtedy liczone? Liczy się pełna dziesiątka, tak? To znaczy, tutaj akurat, jeżeli byśmy na przykład mechanicznie, jeżeli to będzie na przykład sytuacja, w której ja powiem, że sprawdźmy, czy się upiłeś, to będzie test prosty i wtedy będziesz rzucał na swoją cechę plus wartość umiejętności mocna głowa. Jeśli natomiast będą to zawody w piciu, to wtedy też będziemy to sumować, ale będziemy liczyć punkty sukcesu, bo będą to przeciwstawne rzuty. I teraz, okay, żeby ci powiedzieć w dużym skrócie, bo może uda nam się zrobić jeszcze taką walkę, że tak powiem, pokazową. Chodzi mi o to, że na przykład ty rzucasz, masz na przykład swoje umiejętności strzeleckie plus strzelectwo, pomijając specyfikę broni na razie, to nieistotne. Masz 50, nie? Mm-hmm. I rzuciłeś załóżmy 4, nie wiem, rzuciłeś 30. To teraz odejmujemy punkty dziesiątek, czyli 3 minus
5, to znaczy 5 minus 3, masz 2 punkty sukcesu i teraz ja rzucam. To znaczy przy strzelectwie masz rzut prosty właściwie, sorry, więc nie ma. To jest zły przykład, ale przy piciu... No tak, to wtedy... ale okej, okay, czyli generalnie, ale zdarza się, że one, że tak powiem, współdziałają razem, że cała suma się liczy, nie tylko pewne dziesiątki. Tak. W tym pierwszym rozdaniu, jak sobie podniesiesz z 37 na 39, to niewiele daje w cechach, że tak powiem. To prawda. Bo modyfikator się nie zmienia. Tak. A tutaj ale... to nie ma znaczenia, więc... Ale na przykład twoja wytrzymałość, bo widzisz, na mocną głowę rzucasz wytrzymałość i mocna głowa, nie? W sensie, czy odporny jesteś na efekty alkoholu. Natomiast wytrzymałość jako cecha, bonus z tej cechy, determinuje, ile punktów obrażeń przyjmiesz mniej. Czyli jeżeli ja ci mówię, że ktoś cię palnął za 10 punktów obrażeń, to odejmujemy od tego twoją wartość pancerza i później wartość wytrzymałości, a właściwie bonusu z wytrzymałości. Więc dlatego warto cechy na przykład dobijać do tych pełnych dziesiątek, bo to zawsze jest ten jeden dodatkowy punkt. Tak, nie? No właśnie dlatego tak rozdzielałem, żeby podnieść do pełnych dziesiątek większych. Na pewno też 5 idzie w odporność. Czyli 42. To wydaliśmy już 20, więc zostało mi jeszcze 20. Do strzelania przydałaby się jeszcze rozwinięta percepcja i w ogóle do maszyn percepcja się na pewno przydaje, więc percepcję podniesiemy o maksymalne 10, co sprawi, że percepcja będzie miała sumę 50. Już ci powiem, co dokładnie daje percepcja, żebyś miał tego świadomość, wydając punkty. Już. To jest co? To są talenty. Tu są talenty. Percepcja, już ci mówię. Czym jest mechanicznie percepcja? Percepcja to twoje zmysły, a także wszystko inne, które możesz dysponować jako istota żywa, jest również magiczne postrzeganie rzeczywistości. MG może wymagać testu percepcji, gdy chce widzieć, czy postać zauważy ruch za jej plecami, wypatrzy pułapkę, usłyszy śledzącego ją napastnika. Stopień trudności zależy od sytuacji, to jasne. Percepcja ma wiele zastosowań w walce, ale zwykle służy do zauważenia istotnych, acz nieoczywistych szczegółów na temat otoczenia lub przeciwnika. Co ciekawe, czyli percepcji... analizowanie konstrukcji to podchodzi. Wiesz co, jeżeli byśmy na przykład mieli określić, że przyglądasz się jakiejś obcej maszynie albo, wiesz, mechanizmowi, to wtedy faktycznie wzięlibyśmy na percepcję. Rzut. No właśnie o tym żeby chodziło. Żeby coś dostrzec, ale żeby zrozumieć, jak działa ta maszyna, to wtedy będę prosił cię na pewno o rzut na inteligencję. Ewentualnie jakieś rzemiosło, jeżeli masz jakieś umiejętności, które by ci pomogły w tym. Rozumiesz, wiesz. Skumać o co chodzi, nie? Tak, Jeremy miał naprawdę świetne rzuty, tylko jeden rzut z 10 na minus na 8, wszystko powyżej średniej. Jeszcze 50 punktów PTK zgarnął, także naprawdę spoko mu poszło. Dobrze, jak to sobie... Okay. Właśnie już sobie tylko liczę, bo jedną rzecz sobie tylko sprawdzam. Tak, ja sobie dałem tak, 5 dodatkowych, że tak powiem, w mocną głowę. 5 w odporność. Okay. 10 w broń zasięgową, co już daje nam 20. Tak. I 10 w percepcję. Dobra. To daje 30. 30. I masz jeszcze 10. Tak, i mam jeszcze 10. Na pewno 5 w opanowanie. Od siły woli. 43, 5. Okej. No i rzemiosło inżynier, ostatnie 5. W porządku. Miałbym też prośbę, żebyś na karcie wstawił sobie w rozwinięciach przy umiejętnościach, które masz klasowe, X-y, nawet te, gdzie nie rozwijałeś, bo to są też umiejętności wtedy z twojej ścieżki rozwoju, bo możesz albo wpisać sobie po prostu X-y, albo później będziesz podręcznik zaglądał, bo one są po prostu dla ciebie tańsze do kupienia, nie? W klasowych, tak? Dobra. W tych. Te, które miałem klasowo. Klasowe. Klasowe, dobra. Czyli te, co teraz zrobiliśmy. Tak. Okej, dobra, to tu będzie
Rzemiosło inżynier, do jakiej cechy się odnosi? Muszę tylko znaleźć. Na pewno inteligencja, bym strzelał. Na pewno. Na pewno do inteligencji tak, strzelał. Się... Zaraz sprawdzę. Chcę się upewnić. Umiejętności, talenty. To jest rzemiosło, tak? Tak. Rzemiosło jest... Nie, zręczność, przepraszam. Rzemiosło to zręczność. I specjalizacja. Okay. Aptekarstwo, balsamowanie, garbarstwo, gotowanie, kaligrafia, kowalstwo, świecarstwo, więc piwowarstwo sobie po prostu dołożymy do tego. Jeżeli chcesz, żeby dobra. To było piwowarstwo, nie? Oczywiście. Tu jest, wiesz co, rzemiosło w nawiasie jest inżynier. Ja nie wiem, czy to już nie jest wybrane. Aha, poczekaj. Ja bym chciał tutaj zarządzić generalną próbę, dlatego że jakby będziemy robić voice acting i trzeba teraz przetestować głos tego, Boże, nie krasnoludę, tylko niziołka. Nie, 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 to bez kostiumu to się tak nie robi. Widzowie wymagają. A właśnie, voice acting. Właśnie będzie... Nexus jeszcze nie wie rzeczy. Ja to muszę sprawdzić, to rzemiosło inżynier. A to nie jest tak, że to jest związane z tym, jaką masz specjalizację inżynierską? Możliwe, bo tak... Bo wiedza też jest inżynier, widzę. Tak mi się wydaje. Muszę to sprawdzić. Bo niektóre mają rzemiosło jako dowolne, a niektóre wymagają konkretnych. To... Dobrze, no to trzeba będzie zweryfikować. To jest na pewno, że... No tak, rzemiosło. Słuchaj, bo to chyba chodzi o to... że ty po prostu jesteś... można powiedzieć... To umiejętność jest wykorzystywana między przygodami podczas tak. zajęcia wytwórstwa. Już ci powiem, bo są, to co kursywą jest napisane, to jest kwestia tego, że to jest cecha, którą możesz wykorzystywać tak zwaną między sesjami do zarabiania kasy. Więc na moje inżynier jest po prostu twoją, równie dobrze można byłoby tam wpisać kamieniarz, gdybyś był kamieniarzem. Mhm. To jest po prostu opis fabularny, nie tak, mechaniczny. Czyli słowem po prostu jesteś gościem od kreślenia projektów i przygotowania tego typu rzeczy i myślę, że nawet nie na zręczność będziemy rzucać wtedy, jeżeli będziesz kreślił projekt, a na inteligencję. Zresztą tutaj też jest taka informacja, że te rzemiosła można wykonywać zamiast odpowiedniej wiedzy, jeśli bohater próbuje... w takim... I za każde rozwinięcie płacę 5 punktów doświadczenia mniej dzięki talentowi wytwórca. Tak. Dobrze. I teraz, mój drogi, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy... Zostało mi ostatnie 5 punktów do wydania. Tylko sobie wrócę na stronę. Która to była strona? Czego szukasz? Tu nie, to jest uczony. 55, jeżeli szukasz swojej profesji. A, 65 zapamiętałem. 55. Dobra, i ostatnie 5, wiedza inżynier. Okej. Dobra, tylko teraz muszę znaleźć wiedzę. Wiedza będzie tą umiejętnością zaawansowaną. Tak, ale chodzi mi o to, gdzie jest w zasadach. 130 strona. 130, dobrze. Muszę się nauczyć zasad, gdzie co jest. Słuchaj, to jest tak, jeśli... Ja będę spadał, trzymaj się, Kaczmarz, w czasie, Stasiu. Trzymaj się. Jak coś, to się tam ugadamy, nie? Tak, w weekend. Pamiętaj, że... Albo najwyżej do ciebie napiszę. W związku z tym, co z tą moją postacią, ewentualnie po prostu weźmiemy ją całą, przerolujemy, wiesz, na zasadzie takiego YOLO. To znaczy musimy po prostu to, ostateczności, nie? Musimy zrobić to w weekend, jeżeli mamy w środę zagrać, nie? Także to jest istotne. Nie wiem, co do mnie mówisz, ale bardzo się cieszę. Ty, to fajnie, że prowadzisz ze mną konwersację, ale tylko jednostronną, nie? No, słuchaj, no teraz cię słyszę. Mówię, że musimy w weekend się z tym złapać, bo inaczej nie zdążymy w środę wyrobić się z sesją.
Dobra, to znajdę jakąś chwilę, tak sobie po prostu usiądziemy, ja na tablecie po prostu odpalę i tego. I zrobimy to tak. Dobra, spoko. Miłej zabawy i tam, wiesz, zachowuj się, byle jak się zachowuj, nie? A, gościu, kurwa. Stary dziadzie. Jak coś, to ten, tą hulajnogę, to nasz projekt piękny hulajnogi, ja już tam ogarnę mniej więcej, co zrobić, żeby nie obcierał. Dobra. Po prostu tego, więc spoko. Ja po prostu przyjdę... No spokojnie. W poniedziałek live'a robimy, co nie? To ja przyjdę po prostu, nie wiem, czy po prostu nie dokończę i sobie przy okazji nie zrobię. Dobra. No, trzymajcie się wszyscy, dobranoc. Szczała. Dobra. Już jestem. Opis wiedzy jest taki, i wiedza jest inteligencją pisana, więc ta inżynieria, nie inżynieria, tylko to wcześniejsze rzemiosło. Rzemiosło to tak naprawdę jest wytwarzanie już, myślę, konkretnego dobra, że tak powiem, a wiedza jest związana właśnie z tym projektowaniem. I tutaj masz nawet informację, że jeśli walka odbywa się w jaskini, to udany test wiedzy. Geologia może przechylić szale zwycięstwa na korzyść bohaterów. Nie wiem, wyobrażam sobie sytuację, że jeżeli, nie wiem, na wielkim rusztowaniu by była walka, to ty jako inżynier mógłbyś wiedzieć, że jak wyciągniesz daną wtyczkę, to ona się zawali, załóżmy, nie? No tak z czapy wyciągam, nie? Ale opis masz w poderku. I to były twoje 5 ostatnich punktów, które wrzucasz, tak? Tak, tak. Właśnie sobie oznaczam te umiejętności klasowe. No bo ten inżynier to jest tak cholernie ogólnie. Myślę, że jakąś specjalizację musimy do tego sobie po prostu wybrać i będzie nam łatwiej interpretować te umiejętności. No właśnie, ale to sobie myślę, że zrobimy to w tym, w ramach tych 10 pytań. Spoko. Dobrze. Mamy to? Mamy to, jak rozumiem. Tak, tak. Dobra, to teraz przechodzimy, słuchaj, na wyposażenie. A, przepraszam, jeszcze masz talent. Masz talent i ze ścieżki profesji wybierasz jeden z podanych talentów, które są tutaj. Okej, okay, to musiałbym sobie przeczytać tylko artylerzystę i złotą mączkę. Okej. Okay. Z ciekawości sobie też to poczytam. Na której stronie są talenty, pamiętasz? 132. Artylerzysta, z łatwością przeładowujesz broń prochową. Dodaj poziom sukcesu równy liczbie wykupień tego talentu do każdego wydłużonego testu związanego z przeładowywaniem broni prochowej. Aha, czyli to jest sytuacja, w której jest to już związane z obsługą broni prochowej, czyli pewnie przeładowywanie trwa dłużej i ty masz z automatu punkty sukcesu dopisane z tego. Słowem, będzie ci się to przydawać w obsłudze broni palnej. Prochowej, przepraszam. No, czyli palnej. I złota rączka ostatni. A złota rączka. Jesteś w stanie naprawić dosłownie wszystko, a kiedy coś reperujesz, traktujesz wszystkie niemagiczne umiejętności rzemiosła jako podstawowe. Traktujesz wszystkie niemagiczne umiejętności rzemiosła. Aha, czyli tak naprawdę... A, rozumiem. Czyli... Słowem jest tak, że podstawowa profesja, postać, nie może korzystać z zaawansowanych umiejętności. Dlatego zaawansowane umiejętności wypisujesz sobie w osobnej tabeli. Bo podstawowe umiejętności to są umiejętności, których teoretycznie każda postać może się nauczyć. Więc słowem, jako złota rączka będzie na przykład coś związanego, wiesz, z obróbką drewna, albo z kamieniarstwem, albo nie wiem, z czymś innym ważnym, na przykład, że nie z alchemią, czyli magiczną jakąś kategorią, to wtedy ty będziesz mógł to normalnie testować i tyle. To bierzemy złotą rączkę. Dobrze. I to są talenty, są wszystkie na pierwszym poziomie, tak? Tak. I teraz jak będziesz sobie na przykład patrzył w te talenty, to będziesz widział, że załóżmy taka złota rączka, maksimum rozwinięć określa twój bonus ze zręczności. Czyli ty masz zręczność ile? 45. Czyli 4 razy możesz rozwinąć ten talent. Okej. Okay. Dobra. I dobrze, mam już talent. I teraz przechodzimy do wyposażenia. Wyposażenie masz tam na karcie poniżej. Masz na dole po prostu, tak w środku. Tak. Mam. No i tam wyposażenia z inżyniera wypada ci księga inżyniera, młot i gwoździe.
Będziesz młotkowym. To znaczy młotek, nie? No, młot i gwoździe. I będziesz miał również wyposażenie wynikające z twojej klasy. Twoja klasa to uczeni. Więc ty masz, mój drogi, sakwę, sztylet, torbę na ramię z zestawem do pisania oraz 1K10 kart pergaminów. To rzuć od razu K10 i będziesz wiedział ile. 3. 3. Masz 3 pergaminy, mój drogi. A teraz przejdźmy jeszcze do twoich pieniędzy. Pieniądze to są brąz 4. Jako student to nie masz za dużo. Brąz to jest 2K10 pensów za każdy poziom statusu. Czyli, mój drogi, rzucasz 8K10. To możesz kliknąć akurat 8K10 na tutaj. To jest maksymalna wartość w tym programiku. Zaznacz 8 i rzuć. I to będzie twoja suma pensów. 28. O Jezus, ale bitny jesteś jak mysz kościelna, jak student. Student żebrak, ale pan. No to masz 28 pensów. No to nie kupisz sobie broni prochowej. Ale to ci podpowiem, że niziołek, że krasnolud nie zamierzam nic kupować, więc... Krasnolud jest bogaty, jak go spotkasz to. A dobra, tu się wpisuje zamożność, okej. Okay. Tak, masz 28 pensów, ale bidasz piszczy. Widać, że student. Idealnie. Dobrze. I teraz słuchaj, przechodzimy teraz do już kosmetyki. To znaczy, może jeszcze nie kosmetyki, ale imię, nazwisko. Masz jakiś pomysł, czy będziesz chciał losować? Tak, tak, tak. Muszę notatki otworzyć, także sekundę. Okej. Okay. Moment, bo pozamykałem te dokumenty, bo miałem za dużo, także... Spok. Jaki max można wylosować w statystykach? Wiesz co, rzucasz 2K10 grzechu do każdej cechy, więc maksymalnie możesz mieć 20 plus modyfikator wynikający z rasy, którą wybrałeś. Najbardziej OP są elfy faktycznie, bo mają najwyższe statystyki na start. Natomiast no, elfy mają ten kłopot, że... faktycznie nie są specjalnie lubiane. A że to jest mroczny świat, to no, wiecie, no, statystyka zawsze dobra rzecz, nie? Zawsze łatwiej komuś strzelić w oko na przykład. Już mam, dobra. Boże, z nosa mi cieknie. Dobra, mam już notatki, więc okay. Możesz zadawać pytania. Słuchaj, to imię i nazwisko. To jest Otto Whitside Gabb. Otto, jak super, moja postać w Warhammerze też była Otto. Tylko, że była człowiekiem i źle skończyła, bo zabił ją demon, ale nie przejmuj się. To suma przypadków. Dobrze, to wpisz proszę tam u góry. Nexosa nie będzie, Dymit. Z Nexosem zrobiłem postać offline. Dobrze, czyli mamy tak. Kolor oczu. Chcesz sobie wylosować? Czy masz pomysł na to? Kolor włosów? Wzrost? Nie, to możemy losować. No to rzucaj K20 rzuć w takim... 2K10 rzuć na kolor oczu. 2 razy 2K10 rzuć. Dobra. Pierwszy rzut to jest 8 łącznie. Czyli masz, mój drogi, zielone oczy. Okay. A drugi był 15. Może rudy będziesz. Kolor włosów. Musztardowy. Ja pierdzielę. O Boże. Co to znaczy musztardowy? Jezus. No rudy taki ja wiem, rudy blond. Ja wiem, ale to tak wiesz. Dobrze, na przykład kanarkowy nie ma napisane. Albo ekry. Albo jakieś takie inne. O, to mi dodaje ciekawy pomysł do postaci. Okay. Bo słuchaj, bo jest też rudy, jakbyś chciał, nie?
Nie, nie, bez przesady. Dobra, okej, okay, spoko. Cześć, ja rozumiem, ale wiesz, że są pewne formy spaczenia, na które tak. Nie są nawet niziołki odporne. Dobrze, to teraz jeszcze rzuć 2 razy 2K10 i będziemy wiedzieć, ile masz wzrostu. W ogóle to jest cała grupa mikrosów, nie? 14. Słuchaj, to masz 109 centymetrów. Twój kolega krasnolud ma chyba ze 130, ale człowiek jest najlepszy, bo ma chyba 159, nie? Także w ogóle mikros jak, ja pierdolę. I tak wyższy od mojej żony, więc... Aha, no to luz. To 109 masz centymetrów, więc... pozostaje nam... ambicje sobie określimy, ale to już po odpowiedzeniu na nasze cele. I co dalej? Słuchaj, pozostaje nam już... Jesteśmy... w przedostatnim kroku tak naprawdę. Teraz przejdziemy do serii pytań, które ci zadam i chciałbym, żebyś na nie odpowiedział i trochę ożywimy tam naszą postać. Później będę miał taką prośbę, żebyś, bo ty chyba już jakąś historię pisałeś postaci, więc żebyś po prostu... Żeby to było później to. Wysłane. Więc zaczynamy... Ogólnikowo, bo nie znam wszystkich detali ze świata tak dobrze, żeby wszystko wyszło spisać dokładnie. Nie ma z tym żadnego problemu sobie. Ważne, żeby była ta postać osadzona w jakimś czasoprzestrzeni. Pierwsza rzecz, skąd jesteś? Dobra, tu mam teraz jeden tylko delikatny problem. Niestety ja zawsze grałem na anglojęzycznej i muszę sprawdzać, jakie są tłumaczenia polskie. W porządku, bo czy innymi słowy, czy pochodzisz z tak zwanej krainy zgromadzenia, czyli to jest taki Hobbiton? Z Woodlandic. Tak. Z krainy zgromadzenia, znaczy kim jestem? No to jakby... Skąd jesteś? To jest najpierw? Długa opowieść i myślę, że piwa nam nie wystarczy, skąd jestem, ale pierwsze szlify w konstrukcjach przybierałem, jak pracowałem jako pomocnik przy budowie mostów w Eichenschatten, czyli w stolicy krainy zgromadzenia. Nie wiem, czy jest przetłumaczone na polski. Wiesz co? Nie wiem, no jeżeli jestem, tak się to nazywa, to się tak nazywa i ja teraz nie pamiętam też tego. Ale jeżeli tak jest, to sobie to później przetłumaczymy. Tym się zupełnie nie przejmij. Ale ważne, że jesteś z krainy zgromadzenia. Dobrze. Tam się wychowałeś, urodziłeś, tam masz swoją całą familię. Mam nadzieję, że się nauczyłeś całego drzewa genealogicznego, nie? Bo to będzie super patent. Trzeba znać drzewo genealogiczne. Świetnie. Nie ma w ogóle dyskusji. Bardzo się cieszę w takim razie. Dobrze, to teraz jest pytanie i prosiłbym o skróconą formułę, bo faktycznie piwa nam nie starczy. Jaka jest twoja rodzina? Opowiedz trochę o rodzinie. A, jak masz w ogóle na imię? Jeszcze raz? Otto, dobra. Otto, no. Nie znałem rodziców. Jak byłem mały, to mnie zostawili i przykarnął mnie kamieniarz i wychowywał. Ale nie nazywa ziołek. Się Wildor. Ale nie ziołek. Tak, nie ziołek kamieniarz, tak. Dobra. Nazywał się Wildorf i przyganiał kilka różnych dzieciaków, głównie dlatego, że były małe i później było je wpychać w dziwne miejsca, żeby wykonywać pracę. Okay. A ja z nim zostałem na tyle długo, że mnie nauczył swojego fachu. Faktycznie jak to przeczytę? Eichenschatten. Ja mam znajomego, który jest germanistą, chyba go o to spytam. Eichenschatten. Poczekaj, na pewno tylko to S, Eichenschatten. Chyba Eichenschatten, tak bym to powiedział. Eichenschatten. Może być. No, tak mi się wydaje. Jeżeli źle to czytamy, to na czaty napiszcie, ale chyba Eichenschatten. Chyba, że jest nieme, jest Eichenschatten, ale to nie, bo to byłoby lody. Dobra. Pytanie jest takie... Zasięgniemy języka w tej chwili. Zasięgniemy języka. Powiedz mi proszę, czy ty na przykład wiesz... z jakiej rodziny pochodziłeś? Kto był prawdziwym twoim ojcem? Czy tego nigdy nie wiesz? Nie, tego nie dowiedziałem się. Wypytywałem Wildorfa, ale nigdy mi o tym nie powiedział. A czy ci powiedział, jak cię znalazł? Tak, że pracował przy moście, a ja byłem w koszyku. I płynąłem rzeką. I zatrzymałem się. Jak mały Torgal. O jego rusztowanie się zaplątałem. Jak mały Torgal. Okej, w porządku. Okej. Czy w takim razie masz jakieś przybrane rodzeństwo w postaci tych dzieciaków, które on ogarniał? Z żadnymi nie utrzymuję kontaktu, aczkolwiek była tam taka jedna młoda niziołczyca. Pani niziołek. Z którą się zaprzyjaźniłem, ale nic. Potem jakby zmieniła zawód, pracowała w knajpie i straciłem z nią kontakt. Rozumiem. Dobrze, czyli... A jak byś opisał to swoje dzieciństwo?
przy tym... Tak, friendzone, masz rację, Endos. Byłeś we friendzone i uznałeś, że wolisz jednak papirusy odkurzać. Jak byś określił to swoje dzieciństwo? Czy było szczęśliwe, nieszczęśliwe? Było skuteczne. Nie było, nie powiedziałbym, że było szczęśliwe. To było dzieciństwo, w którym się głównie pracowało. I dużo od nas wymagało, taki był mocny rygor. A powiedz mi ten, jeszcze raz ten twój przybrany ojciec, jak go nazwałeś? Wildorf. Wildorf. Czy Wildorf był faktycznie takim przybranym ojcem, czy raczej takim dozorcą? Jak byś go ocenił relację z nim? Była bardzo sztywna, nie licząc momentów, w których jakby ta jego cała maska jakby zimnej osoby znikała i wtedy się okazywało, że rzeczywiście jednak no zależy mu na tych dzieciakach, którymi się opiekuje. Mimo, że na co dzień większość ludzi by tak tego nie odczytała. W porządku, czyli w gruncie rzeczy była to dobra i pomocna osoba. Tak, tak, w gruncie rzeczy tak. Okay. Nigdy, znaczy wymagał bardzo dużo pracy i jakby wymierzał kary, które były surowe, ale nie zostawiał w potrzebie. Rozumiem. No ale świat jest trudny i ciężki, więc myślę, że chciał was przygotowywać do życia. A dlaczego opuściłeś rodzinny dom? Bo więcej od niego się nie mogłem nauczyć i mieliśmy kłótnię o pewną konstrukcję i stwierdziłem, że chcę jednak rozpocząć własną działalność i poszukać gdzieś zarobku w innych miejscach. Okej, okay, a jak odszedłeś z domu, to w kłótni, czy się jednak ostatecznie dogadaliście? W kłótni. To było w kłótni z rzucaniem narzędziami. Nie wiem, czy fabularnie mogę, ale chciałem wykraść mu jego ulubiony młot kamieniarski i z tym młotem uciec. Słuchaj, możemy uznać, że ten młot... Moli, cicho, że ten młot to jest ten młot, który masz przy sobie w ramach tego twojego podstawowego ekwipunku. Pies, cicho, no teraz Moli. Dobra. Teraz pytanie, masz jakiś przyjaciół? Kim są najlepsi przyjaciele Otta? Nie mam. Nigdzie nie byłem na tyle długo, żeby się z kimś jakoś super zaprzyjaźnić. Na ogół, jak gdzieś przyjeżdżam, to spotykam się generalnie z niechęcią, no jak to niziołek w dużym świecie. Ale gdzieś tam się okazuje, że ktoś potrzebuje jakiejś roboty, trzeba naprawić jakiś młyn, podkuć konia, coś w tym stylu, więc chwilę gdzieś tam pracuję, ale nie zatrzymuję się na tyle, żeby się zaprzyjaźnić, raczej jednak jestem skupiony na pracy i takim samotnikiem, który patrzy swoje księgi. Rozumiem. Jeszcze wiek nam został do określenia. Masz 15 plus 5k10, albo bierzemy średnią, albo ustawiamy, że on jest maksymalnie młody, bo też tak możemy zrobić bez rzucania, bo widzę, że to by pasowało, jeżeli to jest taki, wiesz, w podróży. Tak, właśnie ja bym wolał, żeby on był młody. Ja nie pamiętam, jaki lifespan mają halflingi, więc... Słuchaj, wiesz co, masz 5k10, to jest 50, 65 byłby max na start, więc uznajmy, że ma 20, 22 i tyle. I to będziesz gówniarz po prostu, nie? Okej. Okay. 22 brzmi rozsądnie, jakby w fabule. Dobra. A czy Otto dzieli może na pół? Ale co dzieli RTG na pół? Czy Otto dzieli może na pół? Nie kumam. Co jest twoim pragnieniem? Czego pragnie tak naprawdę Otto? Jaką ma ambicję? Co jest jego właściwym celem? Żeby ludzie go rozpoznawali za jego dzieła. Super. I w ten sposób właśnie docieramy też do takiego punktu na karcie, który się nazywa ambicje krótko i długoterminowe. I tak jak to wskazuje, te długoterminowe to jest takie marzenie życia. Ja bym w ten sposób to określił. Więc to może być faktycznie jakaś budowla, konstrukcja. Tak jak na przykład w Nuln, jedyna taka konstrukcja w całym Imperium, czyli potężny, zwodzony most, to znaczy podnoszony most, przerzucone przez całą szerokość rejku. Nigdzie indziej nie ma takiego mostu. I to jest na przykład coś, po czym na pewno został zapamiętany twórca. Kumam. Fajny patent. A co jest twoim najlepszym i najgorszym wspomnieniem? Najlepszym wspomnieniem? Pierwszy raz, kiedy sam kierowałem budową prostego mostu i okazało się, że działał i nic się z nim nie stało. I to było takie najlepsze wspomnienie, kiedy Wildorf przyszedł i stwierdził, że no, tej roboty nie spierdoliliście i poszedł. Mhm. Co w jego języku było stwierdzeniem, że gratulacje, jestem z ciebie dumny. Mhm.
A najgorsze wspomnienie to są te wszystkie wieczory, kiedy się wracało rozwalonym z pracy i nie było z kim porozmawiać, bo wszyscy byli zmęczeni i nieprzytomni, a Wildorf miał nas w dupie i jakieś tam się miało swoje młodzieżowe problemy i nie było jak ich przegadać, więc wtedy się szło pić. Stąd jakby zamiłowanie do tworzenia alkoholi. Okej. Jakie są twoje generalne poglądy religijne? Czy jest to postać religijna, wierząca, czy raczej niewierząca, raczej oddzielająca ten żywot ludzki, to znaczy normalny od tej boskiej? W jaki sposób się zapatrujesz? Ja uważam, że wszystko jest dziełem tego, jak sobie ludzie zaplanowali i jakoś bóstwa mnie niespecjalnie interesują i temat religii też nie. Wiem, że ludzie wierzą, wiem, że dzieją się dziwne rzeczy, ale ja się do nikogo nie modlę. Okej, okay, w porządku. Dobra. I teraz pytanie, wobec kogo i w ogóle jesteś wierny? Czy masz jakąś taką... Jesteś lojalny wobec czegoś, wobec kogoś? Coś byś w imię czegoś dokonał, zrobił, poświęcił? Z racji tego, że siedziałem bardzo długo na budowach i tam się wisiało pod mostami w dziwnych sytuacjach albo budowało różne dziwne konstrukcje, jestem wierny zasadom, jakiemuś takiemu rygorowi, według którego się żyje. Aczkolwiek ta wierność tym zasadom jest bardzo rozwinięta, bo jestem wierny swoim własnym zasadom. I na ogół oznacza to, że pomaga się ludziom wtedy, kiedy należy im pomóc. Ale już niekoniecznie staję w obronie ludzi, na których mi nie zależy. Nie wiem, czy to na kim ci zależy na przykład? Hmm? To na kim by zależało od to? Wiesz co, jeszcze raz, bo mi cię wyciszę, chyba jesteś za daleko od mikrofonu. A, teraz, sorry. To na kim Ottonowi zależy? Na współpracownikach? Na współpracownikach, na ludziach, z którymi pracuję, którzy też z nim dążą do jakiegoś celu. Czy to jest zbudowanie konstrukcji, czy to jest rozwiązanie jakiejś zagadki, czy nie wiem. Okay. Jeżeli bym spotkał kogoś, kto by chciał zainwestować w mój biznes, to na pewno bardzo by mi zależało i stawałbym w oponie mojego partnera biznesowego. Rozumiem. Okej. Okay. O, i w ten sposób przechodzimy niemalże naturalnie do ostatniego pytania. Dlaczego w ogóle angażujesz się w przygody? Dlaczego szukasz jakichś wyzwań? Dlaczego wystawiasz się mimo wszystko na jakieś niebezpieczeństwo, na to, co świat przyniesie, że szukasz tych szans, a czasami zagrożeń? No jak to? Po co? Żeby sprzedać w końcu swoją książkę kucharską, zbudować najpiękniejszą willę, jaką ktokolwiek kiedykolwiek widział. A żeby to wszystko zrobić, trzeba zebrać majątek, trzeba nabrać doświadczenia i trzeba odkryć pastale, różne receptury i księgi inżynierskie, żeby móc budować takie rzeczy, których nikt jeszcze nie budował. Okej, okay, w porządku. No dobrze, zarysowała nam się postać. Kurczę, fajnej postaci, takiej doświadczonej przez życie, ale bardzo nastawionej na osiąganie sukcesów, albo osiągnięcie jakiegoś sukcesu i celu, ale bardzo samotnej. To też jest ciekawe. Nie zdecydowałeś się na żadną taką... Oczywiście to masz drogę otwartą, jak będziesz jeszcze sobie tworzył jakieś elementy do swojej historii. Oczywiście możesz dołożyć sobie jakieś elementy związane z przyjaciółmi, z osobami, na przykład możesz uznać, że nie wiem, pracowałeś gdzieś w jakiejś prowincji czy w jakimś landzie i tam na przykład poznałeś jakąś grupę robotników czy innych inżynierów, z którymi coś opracowywaliście. I wiesz, żebyś miał teoretycznie możliwość do kogoś się odezwać, gdyby taka potrzeba była. Ja myślę, że to też zależy od tego, w jaki sposób sobie podejdę do scenariusza ostatecznie, ale może być tak, że będziesz miał jakiegoś na przykład takiego patrona, który na przykład, nie wiem, chciał zostać na przykład sponsorem twoich, wiesz, wypraw, żebyś ty na przykład otworzył jakiś tam nowy browar czy coś takiego, ale to ja sobie muszę poukładać w głowie scenariusz. No, historię mam tak narysowaną, że gdzieś tam w jakichś różnych miastach ludziom pomagałem, więc można tam wpleść kogoś, okay, z kim mam jakieś kontakty. To też jakby świadomie po to
Dobra, w porządku. Kontek jest taki otwarty. Dobra, to jest jakby informacja dla mnie, ja sobie ją z wami ustalę, jeżeli będzie fabularnie mi potrzebna. Natomiast ważne, ty się zastanów, czy byś potrzebował mimo wszystko kogoś, kogo byś chciał z historii sobie wyciągnąć jako takie ewentualne wsparcie, gdyby co. Siema wszystkim, którzy przypadli. Jak wiem, sobie zapisujesz te cechy, czy zapamięć? Nie no, Grzechu, nie ma żadnej szansy, żebym ja to zapamiętał. Jest ich czwórka graczy, więc oni mają swoje karty, które mi później przesyłają i ja sobie też podglądam, ale w gruncie rzeczy nie pilnuję tego, to gracze raczej pilnują. Dobrze, słuchaj. Staszek, mamy właściwie zamkniętą postać, pozostaje nam ostatni krok, czyli otwórz sobie stronę na 43 podręcznika i dziękuję za background. Naprawdę się wymyśliłem, wpadłem na to 2 dni temu, jak zrobić animowany, więc żeby... Dajcie w ogóle znać, bo ja skróciłem specjalnie tą część z deszczem i burza pojawia się co chyba 3 minuty, żeby nie dostać oczopląsu. Dajcie znać, czy ten deszcz wam nie przeszkadza, czy nie jest taki, że... Bo jest tak, że jest chyba 4 minuty z deszczem, a później jest 15 minut bez deszczu. Czy nie męczy oczu. Dobra, i teraz, słuchaj, jesteś na 43 i teraz, mój drogi, masz 50 punktów. Bo ty masz 50 punktów PD za to, że wybrałeś statystyki tak, jak ci się wylosowały. Mm-hmm. I możesz wydać, aby rozwinąć 3 cechy, albo 8 umiejętności, albo wykupić 4 talenty. Ponieważ nie masz 100 PD-ków, to talenty nam odpadają, więc możesz władować w te 3 cechy, które masz wynikające z profesji. Molly, czy ty musisz teraz szczekać? Albo na umiejętności, które też masz z profesji. I teraz płacisz za nie zgodnie z tabelką. Jeżeli są to, nie masz żadnych rozwinięć, to od 0 do 5 płacisz za cechę 25 punktów, a za umiejętność 10 punktów. Ale jeżeli chciałbyś rozwinąć na przykład tą przykładową mocną głowę, którą masz już na 15, to każdy punkt tej umiejętności będzie już kosztował 30. Widzisz? Molly, no co? Mhm. Tak, tak. Także to są te punkty, które możesz rozdać w te 3 cechy, które masz ze schematu rozwoju, albo w umiejki, które masz z klasy. Z klasy postaci, a nie z rasy, nie? Mm-hmm. Ewentualnie możesz zostawić, nie wydawać tych punktów, po prostu sobie je zostawić i po pierwszej sesji, jak dostaniecie jakieś punkty, wtedy wydać je na dodatkowe rozwinięcia. To jest twój wybór. Ja bym myślał, że na razie bym zostawił, wiesz, bo chciałbym trochę ograć system delikatnie, żeby wiedzieć, dobrze, w którą stronę iść i zobaczyć, jak się postać będzie rozwijać. Dobrze, to zapisz sobie na karcie w prawym górnym rogu. Masz 50 punktów... Tak, masz 50 punktów doświadczenia. Aktualne. Mhm. Tak. Wydane 0, suma. Suma 50, dobra, okej. Okay. Słuchaj, Staszku, witam Ottona, nazwiska nie pomnę, więc będziesz musiał na karcie to napisać, sobie będę musiał nauczyć. I mój drogi, właśnie Otton zszedł do Starego Świata. Zszedł. Także... Przybył. Przybył. Przybyłeś. I teraz muzyka z Terminatora powinna być jak w kuli, w kulistym piorunie się objawiasz. Będziemy grać na 99% w Nuln, więc idealne miejsce dla inżynierów, naukowców i awanturników maści wszelakiej, która związana jest właśnie z prochem, ale również z inżynierią, budową. Piękne miasto, tak, moim zdaniem. To pasuje. Moim zdaniem najpiękniejsze miasto w Imperium. Także Staszku, mamy postać. Czy masz jakieś pytania na tym etapie? Nie. Pytań nie mam. Mam jeszcze kilka rzeczy do postaci, ale to ci opiszę i podeślę. W porządku. Przejdziemy sobie, później zrobimy najwyżej się jeszcze złapiemy. To znaczy tak, pierwsza sesja na pewno będzie sesją, w której będziemy się uczyć mechaniki. Bez względu na to, ile ja tego przeczytałem, i tak mam dziury, i tak będę się zwracał do podręcznika. Dobrze, że Dredu już ograł tą 4. edycję, więc będzie służył pomocą. Ale co do zasady, jakby w przypadku walki, bo to zazwyczaj ona jest wzbudza najwięcej emocji, sytuacja jest tego typu, że jeśli ty na przykład będziesz atakował Staszek, nie? Załóżmy, wezmę sobie pierwszego, lepszego jakiegoś przeciwnika, to nie ma znaczenia. Jakiegoś tam człowieka załóżmy. I teraz Elfa. Wyobraźmy sobie sytuację, że zaczynamy walkę.
według jakby w kilku krokach, żebyśmy przeszli, żebyś wiedział, o co kaman. Pierwsza rzecz, określamy inicjatywą, który z nich jest pierwszy. Mój człowiek ma 30 inicjatywy, a ty ile masz inicjatywy? Już czekaj, bo mam tą kartę zamkniętą. To zróbmy jeszcze tą szybką walkę, zobaczymy, żeby... Tak, tylko muszę schować notatki i otworzyć tego PDF-a, dobra. 39. 39, więc ty będziesz pierwszy. Zapisz sobie proszę swoją, nomen omen, kartę jako PDF-a, bo on się sam nie zapisuje, żeby ci nie zniknęło. Przyjmijmy, że masz miecz, bo miecz, tam pamiętam statystykę, ma plus 4 do obrażeń. Ty nie masz tego miecza, masz sztylet, ale przyjmijmy, że masz po prostu miecz. Przyjmijmy, że jest miecz. Tak, i masz miecz. I teraz tak. Jesteś pierwszy przy ataku i teraz możesz zrobić... Nie zaskoczysz przeciwnika, ale możesz za niego... Cicho, no Moli, no co ty robisz teraz, no? Standardowa sytuacja. Możesz na niego zaszarżować, to oznacza, że w ramach tej szarży będziesz miał plus 1 przewagi, czyli będziesz miał do swojego rzutu plus 10 do walki. I przyjmijmy, że no ta szarża zawsze się przydaje, bo to zawsze darmowa pierwsza przewaga. Więc twoje walka wręcz, ty nie masz żadnej broni białej, nie? Do walki, tylko masz tą strzelecką, ale przyjmijmy, że po prostu szarżujesz na gościa. No i rzucasz sobie kasto. 56. Ile masz swojego WW? 28. Plus 10, masz 38, czyli twój wynik to jest od dziesiątek. Od wyniku odejmujesz swoją wartość cechy, czyli masz minus 2. Tobie test nie wyszedł i twoje poziomy sukcesu są liczone na minus 2. Czyli 55 minus 3, to jest minus 2. I teraz atakujecie człowiek, który też rzuca kością K100. I zobaczmy, jak mu poszło. I on rzucił 28. Jego walka wręcz to jest 30, więc on ma poziom sukcesu 0. Tak? 3, nie, przepraszam, ma 1, bo jest 3 minus 2, ma 1. Więc on w tym teście przeciwstawnym wygrywa. Bo ty masz minus 2, on ma plus 1. I teraz tak, on w związku z tym paruje na przykład twoje uderzenie, bo tutaj jest... W ramach czwartej edycji nie ma sytuacji, że tego praktycznie nie trafiasz. On może albo unikać w ramach swojej akcji obronnej, albo parować bronią. I w sytuacji tej, ty go po prostu próbowałeś ciąć, a on cię sparował to uderzenie. I teraz uwaga, ty tracisz swoją przewagę, bo ci test nie wyszedł i masz znowu bazową wartość, a on ze względu na to, że wygrał ten test, dostaje plus 1 punktów przewagi i teraz przechodzimy do jego rundy. I on teraz ciebie z kolei będzie atakował, rzucając swoje WW 30, ale ponieważ ma przewagę z pierwszej rundy, ma plus 10, czyli jego WW wynosi 40. No i rzucił 20. Zatem plus 2. I teraz ty masz do wyboru, Staszek, albo unikać, albo parować. Uniki są z twoją... Uniki to umiejętność oparta na... Nie na intuicji, tylko na zwinności, jak dobrze pamiętam. Zwinności, ja mam uniki plus 3, czyli mam 36. Dobrze, to rzucasz kasto. 67. Niestety masz minus 3, a on ma plus 2. I jemu znowu wyszło. I teraz tak, w tej sytuacji możesz zrobić, na przykład spalić punkt szczęścia i powiedzieć, że przerzucasz to. W tej sytuacji masz, wiesz, możliwość wykorzystania punktu szczęścia, nie? Jeżeli, no przyjmijmy dla zabawy, że palisz punkt szczęścia i rzucasz jeszcze raz. 94. No niestety już kolejnego nie możesz spalić, więc masz, pogorszyłeś sobie jeszcze tą sytuację, więc on cię trafia na plus 2 i ty masz minus 6. Miałeś 28, tak? Walki wręcz masz. A nie, to uniki miałeś, sorry. Minus 6. Tak, czyli minus 6 i jego plus 2 to jest plus 8. I teraz w ramach mechaniki czwartej edycji on cię trafia. Tam obracamy wartość jego rzutu, czyli 0,2 to chyba będzie głowa. Jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam, więc sprawdzę. Ale tutaj akurat nie ma podwójnych obrażeń. Więc to nie ma znaczenia. Zobaczę, wiesz, bo zapomniałem. 0,2 głowa. Tak, więc dostajesz w głowę, załóżmy, że atakował się jakąś pałą, przyjmijmy, albo mieczem dla prostszego liczenia. I teraz tak, uwaga, jak liczysz obrażenia? Obrażenia liczysz
z bonusu ze swojej siły. Jego siła to jest 30, więc ma 3. Broń daje mu plus 4, to ma 7. I plus poziomy sukcesu, które zdobył. Czyli w tym wypadku 9. Czyli on tnie cię w głowę za 16 punktów. I teraz twoja wytrzymałość to... Czekaj, bo zgubiłem na karcie, gdzie jest wytrzymałość. To jest za siłą, piąta cecha. A jest 37. Czyli 3. Załóżmy, że miałeś jakiś czepiec na głowie, który daje ci plus 1 punkt pancerza. Czyli masz łącznie 4 punkty. Czyli liczymy obrażenia. Tam było chyba 16, jak pamiętam. 16 minus 4 to oznacza, że dostałeś 12 punktów obrażeń. A ty jesteś... Ile masz punktów żywotności? 10. Tak. Czyli tak naprawdę... Czyli padasz i dostajesz ranę krytyczną w tym momencie. I to oznacza, że rzucamy na kolejną tabelkę i sprawdzamy, co się tam stało. Sytuacja jest krytyczna, bo zjechał ci całą żywotność i po prostu cię trafił za... przy tej ilości punktów sukcesu te obrażenia są po prostu bardzo duże i on w ciebie władował i teraz oczywiście ty użyłeś to szczęście, ale w tej sytuacji możesz na przykład powiedzieć, że spalasz punkt przeznaczenia. Tak, i tam mam do wyboru dwie opcje. Tak, więc albo masz sytuację, w której uznajemy, że ten cios nie trafia, albo i walczysz dalej, albo że nie trafia i w jakiś sposób wydostajesz się z tej sytuacji. Więc tak. Jeżeli na przykład wybierzesz ucieczkę ze sceny, to ja wtedy improwizuję i na przykład pojawia się straż, która was rozdziela, załóżmy. Strzelam z czapy, bo to w zależności od sytuacji. Od sytuacji. Tak, i po prostu jesteś wyciągnięty. Możesz trafić do aresztu, możesz trafić do, wiesz, do jakiegoś lekarza, nie? Ale chodzi o to, że na pewno przeżyjesz tą scenę. Jak widzisz, ta sytuacja jest dosyć skomplikowana. To znaczy, śmiertelność w Warhammerze jest wysoka, ale w tej sytuacji... Gdyby na przykład on ciebie trafił, ale za dużo mniejszą jakby liczbę punktów, nie? Załóżmy, straciłeś 5 punktów, załóżmy, nie? To teraz zwróć uwagę, że on jako przeciwnik ma już plus 20, ma już dwie przewagi do swojego ataku, czyli on ma już plus 20 do WW, czyli tam będzie miał będzie miał 50. I teraz ty na przykład możesz spalić punkt bohatera, żeby zresetować jego wynik. To znaczy w teście przeciwstawnym palisz punkt bohatera, i ten wynik jest na plus 1 dla ciebie, czyli tobie na pewno, wiesz, wychodzi. Jest to na pewno skomplikowanie brzmi na start, ale zupełnie się nie przejmuj, bo ja też się uczę. Ale brzmi dość logicznie, bo rzeczywiście w takiej walce przeciwnik nabiera jakby przewagi w trakcie walki cały czas, więc... Tak, i jak ogarniemy wszyscy, to znaczy układ jest prosty, jeżeli ogarniemy, przejdziemy tą mechanikę i nauczymy się tego, na pewno będzie to szybciej szło. I po prostu łatwiej. Natomiast jeżeli uznamy, że ta mechanika nam przeszkadza w grze, to po prostu zmienimy ją i tyle. To jest zupełnie wtórna kwestia. Gdzie na karcie jest żywotność? Żywotność jest na drugiej stronie. Tam, gdzie wpisywałeś bonusy z siły, z wytrzymałości i z siły woli. A, to jest dobra, okej. Okay. Także tak to wygląda. To znaczy... Te zasady są fajne, bo mi na przykład się podoba to, że są te poziomy sukcesu i nawet jeżeli ten rzut ci nie wyjdzie, a i przeciwnikowi nie wyjdzie, to nie ma sytuacji, że obaj walicie, wiesz, tutaj, nie? Tylko jest stoicie na przeciwko siebie, ktoś trafia. Cały czas jest walka. Nie, to mi się podoba, to jest fajne. I to jest fajna sprawa, nie? Myślę, że to może działać, tylko trzeba się przyzwyczaić jakby do wartości i nie sprawdzać za każdym razem. Też. Jak sobie wiesz, wypiszesz, jak będziesz miał rozeznanie w karcie, zresztą sobie wypiszemy na kartce takie podstawowe cechy, które są istotne, to będzie dużo, dużo łatwiej. W twoim wypadku, gdybyś na przykład miał broń palną, to byś mógł w niego po prostu strzelać i wtedy testujemy umiejętności strzeleckie twoje plus twoja umiejętność broń palna. I tam jest test prosty, tam już nie ma przeciwstawnego, więc ile ty masz z broni palnej? Już ci mówię, broń zasięgowa 50. 50, no to rzuć K100, tak z ciekawości. I załóżmy, że bez modyfikatorów, nawet z modyfikatorami, zobacz, masz 14, czyli twój, masz tam, wiesz, do mojej już interpretacji plus 4 poziomy sukcesu, więc ten strzał idealnie wchodzi. I walisz przeciwnika, wiesz, z odległości i zadajesz mu spore obrażenia, bo to ma jednak duże obrażenia. I na bezpiecznie, i bez przeciwstawnych umiejętności.
To nie jest postać, która do walki wręcz, także... Jasne. I teraz słuchajcie, Stachu, no tak to wygląda, wiesz, żebyś w ogóle poczuł, jak ta mechanika mniej więcej działa. Ona jest popieprzona tylko na poziomie tych, inna, na poziomie przeciwstawnych testów i walki, ale jestem przekonany, że ona nie jest zła ostatecznie i może się sprawdzić. Tylko musimy po prostu trochę przegrać. No i tyle. No brzmi to ciekawie i ja w ogóle lubię Warhammera, więc bardzo czekam na pogranie sesji. Myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to na pewno w środę, jeżeli w środę by się nie udało wystartować kampanii na 4 graczy, to i tak będę chciał zrobić, wtedy wymyślę jakąś sesję wprowadzeniową, ale myślę, że wystartujecie po prostu razem, a Nexosa po prostu dopadnę tak czy siak i zrobimy tą postać, a jeżeli nie zrobimy, to najwyżej wystartujemy w 3, a Nexus dołączy w kolejnej i tyle. Tak też można zrobić, bo ja nie chciałbym też, wiesz, przekładać 3 osób, bo się nie wyrobiliśmy z Nexusem. No, wiem, nie? Ale myślę, że damy radę, więc nie będzie żadnego kłopotu. Dobra, Staszku, dziękuję ci w takim razie pięknie za dzisiaj. Mamy to, mamy postać. Uzupełnioną kartę wyślij do mnie, proszę, razem z historią. Tak, zaraz ci podeślę i historię opiszę i wszystko ci podeślę. I superancko, albo faktycznie tak jak czat podpowiada, po prostu Nexus dostanie gotową postać i tyle, i będzie gotową postacią. I co? Zdradzimy część tylko tego, co powiedziałeś dzisiaj, zaproponowałeś. Tą mniej, że tak powiem, atrakcyjną z punktu widzenia widzów, bo to sobie zostawimy już na sesję. Staszek zaproponował, żeby bohaterowie, czyli gracze, no i również ja, żebyśmy mieli jakieś elementy, które kostiumowe. Oczywiście to nie będzie cosplay, nie? Więc nie zakładam, że to będzie cosplay, ale chodzi o to, żeby były jakieś elementy, które by pozwoliły lepiej odbierać postaci. Nie wiem, jak z tego wyjdzie, ale podoba mi się ten pomysł, więc spróbujemy na kolejną sesję coś takiego, na środę coś przygotować. Poinformuję tylko Drada, Derwala i Nexosa. Uważam, że to jest świetny pomysł, ale jest jeszcze jeden pomysł i to jest zajebisty pomysł, taki mega będzie wam się podobał. Ale to zdradzimy wam dopiero na sesji i tyle. Także, kochani, dziękuję wszystkim, którzy byli na tworzeniu postaci. Mamy od Tona zrobionego. Zapraszam do odwiedzenia Staszka, czyli tips.pl, jak dobrze pamiętam, na wszystkich social mediach i YouTubie i Twitchu. Widzimy się za tydzień, w środę? W środę, czyli niedługo. Dokładnie tak. I będziemy zwiedzać, eksplorować stary świat, a dokładnie Nuln i jego okolice przy pierwszej sesji. Tymczasem wszystkim dziękuję, robimy przerwę z 5 minut, albo troszeczkę max 10 i przechodzimy do drugiej części, czyli do losowania patronów oraz RPGowej niespodzianki dla patronów i ewentualnie jakiś pogaduch, jeżeli wyrobimy się z czasem i ja się nie zaspartam. Staszek, dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję bardzo i do usłyszenia w środę i w środę też live będzie też u mnie, więc możemy... A ty masz patrona na Twitchu? Nie mam patrona na Twitchu. Partnera w sensie. Partnera nie mam. Dobra. Nie mam. Na Lidze Akademickiej mam, ale to, tam nie streamuję sesji. Dobra. Tak czy siak, w środę będziemy się widzieć. Dokładnie tak. Także krótka przerwa. Staszek, dzięki piękne i widzimy się. Wracamy za chwileczkę.
Dobra, coś tu się pochrzaniło. Aha. To chyba tu bardziej. O, jest okej. Okay. Dobra, i teraz co to się... Aha, dlaczego ja mam... To mi zżera tło. Fajnie w karty mieć z tyłu w tle, całkiem spoko. A gdzie ja mam to oto? Czyżby to było to? A dobra, no to jak już jesteśmy w klimatach warhammerowych, to... Aha, tylko że tutaj się rozchrzaniło. Momencik. O, tak powinno być. O, skoro jesteśmy w klimatach... A czemu teraz są dwie? What the... A, już kumam. Czekajcie, bo... O, dobra, teraz się... Dobra, pojawiam się i znikam. Cyk. Cyk. O, dobra, jest teraz gitara. Słuchajcie, no to jest tło, właśnie wymyśliłem sobie w cały patent, jak zrobić w końcu animowane tło. I jest zajebiste, no tak się cieszę. Masakra. I no powiem wam, że się naprawdę cieszę tym, bo efekt jest naprawdę spoko, jak widzieliście. No kurczę, no aż wam pokażę jeszcze tutaj błyski. Kurde, zobaczcie, jakie numery tutaj potrafię już robić. Tylko bałem się, że będziecie widzą walić po oczach i też jakby te błyski są rzadko, żeby nie było oczopląsu i ten deszcz też on gaśnie w pewnym momencie i przestaje padać, ale później po prostu są tam. Później znowu wraca. Dobra, słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części. Karczmar sesje będą zawsze raz w tygodniu w środę. Tak, Jeronimo, generalnie mamy w środę sesję i od września już po wakacjach wróciliśmy w ten rytm, że co tydzień jest. No chyba, że coś wypadnie, no czasami tak jest. Ja jestem teraz zasmarkany i brzmię jak z kibla, ale zakładam i liczę, że jakby to się nie rozwinie. Zatem będzie to kwestia, w której będziemy później... Generalnie co środę jest sesja, o w ten sposób tak powiem. A tak w tygodniu pojawiają się jakieś poradniki na kanale, więc jeżeli jest tu ktoś, kto dopiero zaczyna w RPG, zapraszam na kanał Karczmarza, jest tam cały zestaw różnego rodzaju sesji, ale jest też taka playlista bardzo kluczowa, nazywa się Dla Początkujących i polecam ją wszystkim tym, którzy po raz pierwszy się w ogóle stykają z RPGami, uznali, że to coś ciekawego i chcieliby spróbować, więc to polecam od tego zacząć. Czy po Wormłodku macie już jakieś plany? Tak, jest plan, wtedy najprawdopodobniej wrócimy do trzeciego i ostatniego sezonu Wiedźmina, który już zakończy całą historię, którą skończyliśmy tydzień temu. 40 Shadow CPA, może WOD? WOD jest w planach, jako wampir, to znaczy wampira chciałem poprowadzić, ale jest, no, robi się po prostu kolejka i robi się dużo rzeczy, więc zakładam, że chciałbym, żeby się pojawił, ale kiedy dokładnie się pojawi, trudno mi powiedzieć. Dobrze. Tło jest super, bardzo się cieszę, bardzo fajne tło, bardzo się cieszę, że tło wam się podoba. Stanford, jasne, wszystko mogę wyjaśnić, jest tak naprawdę easy peasy, tylko wystarczy pomyśleć, nie? Ja na to wpadłem, zanim poszedłem spać po ostatniej sesji, była chyba z druga w nocy i mówię, ja pierdziele, jakie to można robić? Już zacząłem robić, ale wy nie, chłopie, idź spać, nie? Dobra, słuchajcie, więc tak, wszyscy, którzy są na czacie, teraz przechodzimy do karczemnych pogadów generalnie, one zazwyczaj są osobnym streamem, ale musimy się zmieścić w czasie stworzeniem postaci i no jestem trochę przeziębiony, więc nie będę przedłużał. Zostając patronem karczmarza, zwróćcie uwagę, jakby... Ja wrzuciłem taki filmik i go nie wrzuciłem bez kozery. Uznałem, że chcę być, że tak powiem, w otwarte karty z wami grać. Jeżeli faktycznie uważacie, że to, co robię, jest fajne i chcielibyście to wesprzeć, rozbudowę karczmy, to faktycznie jesteśmy w trakcie budowania karczmy. Nazywa się pierwszy etap gospodą we wsi. I gospoda po dzisiejszym dotarciu patrona była na 46%, ale chyba ktoś podbił tą stawkę i... Nie wiem, czy już nie jest 50, bo jak jest 50, to już mamy wyciągnięte mury i strzechy kładę. Ej, coś ta kamera jest źle wystawiona. Ej, kurde, pomieszałem te... No tak będzie. O, i teraz już nie wychodzę poza ramki, jest git. Więc będzie... Budujemy tam cały czas, więc ktoś chce, zapraszam. Ja w drugą stronę patronów próbuję dopieszczać na różne sposoby, a jednym z nich jest wspólna sesja i to jest jedyna tak naprawdę opcja, żebyśmy mogli razem zagrać. Nie dlatego, że nie chcę, tylko tak naprawdę nie miałbym już po prostu czasu. Z patronami gramy jedną sesję w miesiącu, teraz ciągniemy Dungeons & Dragons, a patroni
tworzą różne zespoły. Ja wymyśliłem sobie taki patent, że opowiadamy jedną historię z wielu różnych punktów widzenia, więc wszyscy grają to samo story, to znaczy nie tą samą historię, tylko ten sam scenariusz i jakby widzą efekty działań poprzedników. I teraz będzie czwarty team losowany i przejdziemy teraz, słuchajcie, do losowania. To muszę wywalić. Włącz maszynę losującą. Tak, właśnie włączam maszynę losującą. Pomóż, gdzie to jest? Kurczę. O, tutaj jest. Dobra. I mamy tak naprawdę dwa losowania teraz. Pierwsze losowanie. Jak widzicie, jest to losowanie drużyny. To są wszyscy, którzy się wpisali chyba do 18 czy do 19 w taką tabelkę patroni. A założenie jest takie, że chciałbym zagrać z jak największą liczbą patronów, więc patroni, którzy wygrają w danym losowaniu, nie biorą udziału przez dwa kolejne losowania, żeby jak najwięcej patronów po prostu mogło wziąć udział we wspólnej zabawie. Losujemy czterech ludzi do ekipy plus jedna osoba rezerwowa. Gdyby coś komuś wypadło, żeby ta osoba rezerwowa mogła zagrać, ponieważ uznaję, że już osoba rezerwowa, skoro już została wylosowana, ona automatycznie, jeżeli nie zagra, to wejdzie do kolejnej drużyny. I taką, w takim wypadku mamy tutaj kolegę Riacha, czyli Rafała. Rafał jest z poprzedniego losowania, akurat... Dobra, długa historia. Riach już jest po prostu. I teraz mamy 9 osób, które będą brały udział w losowaniu. Dwa Egonik. I teraz ja korzystam sobie według takiego schematiku. Generujemy. Ok. Jest, generujemy. I teraz tak. Mamy tu ludków ilu? 9. Liczba 1, końcowa 9. Ilość. 4 osoby potrzebujemy, z czego zaznaczam, że czwarta... 3 mówiłem? Naprawdę? Serio mówiłem 3? Bo to istotne jest. Jeżeli 3 miesiące... Na pewno, Egon, ale jesteś w 100% przekonany. Siema, Zuryk. Nie, bo to jest istotne, nie chciałbym skrewić tego. Macha serdecznie mackami, witam. Jeżeli mówiłem, że 3, ok, w porządku. No to dobrze, że powiedzieliście, chłopaki. To dziękuję za informację. Czyli muszę waszą czwórkę w takim razie skasować i zrobić tak. Dzięki za info. Naprawdę bym schrzanił. Więc jeżeli tak, no to tak. No to od 1 do 5. Sołtys, wiesz co, naprawdę mam, ale widzisz, dzięki uczciwości Egona i Jetta i potwierdzeniu, nagle 4 osoby się zmniejszyły, więc jak twoje szanse wzrosły, pomyśl o tym w ten sposób, czyli dalej losujemy 4. Kurczę, mam nadzieję, że nie będziesz znowu tym 5 niewylosowanym, ale nie mam na to wpływu, naprawdę. Okej, czyli od 1 do 5. Sołtys, wiesz co, powiem ci tak, jeszcze jedną rzecz ci powiem, Egon, ale faktycznie nagrodę Fair Play muszę ci... Mam dla ciebie pomysł za nagrodę Fair Play. Skoro jest już Sołtys na czacie, Sołtys, daję ci możliwość, ponieważ byłeś tą ostatnią osobą z poprzedniej kolejki, która nie została wylosowana jako jedyna. Masz liczbę od 1 do 5. Wybierz sobie numerek, który chcesz. Ja ci wpiszę. Teraz masz 1. Jeżeli chcesz zmienić 1, to zmienimy. Zagrajmy jak w kole fortuny. Jeżeli nie wyjdzie, Dżecik, dobrze, ty też. Wszystko jedno, twój wybór. Jak nie wypadnie 1, pamiętaj, że miałeś w swoich rękach tą szansę. Dobrze, i teraz oczywiście losujemy. Let's the Mortal Kombat begin. 1-5, 1-5. Zaznaczam, czwarty wynik jest osobą na rezerwie. No to go. Ups. 1-4... Ojejku, spieprzyłem, sorry. Przepraszam. Ten wynik się nie liczy, bo nie napisałem unikalne. Więc sorry, Sołtys. Bo już byłeś, nie?
ale nie wpisałem unikalny. Więc jeszcze raz. 3 miesiące zawiasów. Kurde, faktycznie, ja się pomyliłem. Teraz jeszcze raz rzucamy. 1-5. Jesteś, Sołtys, i z tego się bardzo cieszę, bo gdybyś nie był, to byłoby mi już niestety bardzo przykro. I teraz 1-5-2-4. Czyli ja sobie zapiszę te wyniki. Hop. I tu wkleimy. 1-5-2-4. Czyli tak, Sołtys, wchodzisz do gry. Do gry wchodzi również Torgalsson, czyli Krzysiek, jak dobrze pamiętam. Dwójeczka wchodzi Smotir, wchodzisz do gry, i czwóreczka Stanford, wchodzicie do gry, i Stanford, jesteś czwartym, więc jesteś w rezerwie. Gratuluję, czyli mamy pierwsze losowanie za sobą. Wklej i Torgalsson, wklej. A Jezus, co ja tutaj porobiłem? No tak, brawo ja. Ej, no. Czemu mi się... O, dobra. I Stanford, wchodzisz na rezerwę. Więc drużyna Pierścienia w kolejnej sesji Dungeons and Dragons, którą rozegramy albo 18, albo 25 października, to sobie ustalimy. Będzie Riach, Sołtys, Smotir i Torgalsson. A Stanford jest rezerwą. Jeżeli któryś z graczy nie będzie mógł, Stanford, wówczas ty wchodzisz do gry, a jeżeli nie zagrasz, to automatycznie jesteś już w drużynie na kolejny miesiąc. Dobrze. I tym oto sposobem tylko Hirtus nie został wybrany. Teraz Hirtus czuje się tak jak ty, Sołtys. Nie wiem, czy Hirtus jest na czacie. I słuchajcie, to jest pierwsza część losowania. Druga część losowania to jest taki starter. I to jest w ramach RPGowej niespodzianki. Zobaczcie, on się jeszcze błyszczy, bo jest jeszcze w folii. Dziękuję Rebel.pl za ten starter. I drugi taki sam starter będzie wylosowany pośród widzów na sesji Dungeons and Dragons, która odbędzie się 18 lub 25 października. Zostanie taka informacja podana na Facebooku, także tam pilnujcie. I ten piękny zestawik, w którym jest przygoda, kostki, skrócone zasady i 4 bodajże bohaterów, trafi do któregoś z patronów w ramach RPGowej niespodzianki. Zatem, jeżeli chcecie brać udział w comiesięcznych losowaniach takich rzeczy, a już przypomnę, że w poprzednim losowaniu, w pierwszym, właśnie Egon zgarnął gotowy i cieplutki podręcznik do Wiedźmina. Teraz jest starter do dedeków. W kolejnym losowaniu będzie podręcznik do Warhammera, ale w ramach akcji Warhammera w październiku na kanale Karczmarza. Także jeszcze raz dziękuję Rebelowi za startery. No a teraz przechodzimy do losowania. I teraz jakie są zasady do losowania, jeżeli chodzi o RPGową niespodziankę? Jak widzicie, są wpisani wszyscy patroni. Poza Kebabus jest na czerwono, dlatego że Kebabus napisał, że ma taki starter i nie chce brać udziału. Zadzwoń do mnie. Schudłem? No co ty? Ja bym chciał schuść, ale jakoś... Ja mam jak grube kości, mam, wiesz? Zadzwoń, po prostu. Także... Ale jak mówisz? Bo 40 na karku za 2 dni. Ja 40 lat kończę, chłopie, za 2 dni. To już... Ja już chudnę, bo już do piachu muszę się przyzwyczajać. Dobrze, że mam plażę blisko, to się już do piachu po prostu przyzwyczajam. Chłopie, to jest, wiesz... I teraz jakby zasady, żeby było jasne. Tu są wszystkie osoby, które są. I w zależności od progu wsparcia, zaczynając od stałego klienta, każdy ma jedną szansę. Później mieszkaniec karczmy, to jest wyższy próg, ma 2 szanse, zatem takie osoby po prostu występują w zestawieniu 2 razy. I bohater karczmy oraz już legenda są na tym samym poziomie, czyli mają plus 3 szanse. Czy ja nic nie pomieszałem tu? Tak teraz sobie głośno myślę. Mam wrażenie, że coś mi tu nie gra. Zaraz powiem. Chyba nawet wiem, co mi nie gra. Zaraz. Żeby nie było, że ustawione. Ale już chyba wiem, co skrewiłem. Tak, mieszkaniec karczmy ma szansę 2 razy większą i to się... zgadza. Natomiast bohater, tak, bohater i legenda mają 3 razy, więc już wiem, o co chodzi.
Tak, i tu mamy tak, Rami, Egon, tylko muszę sprawdzić, sekundę, przepraszam was za opóźnienia, ale stary człowiek to już wiecie jak jest. Ojejku, zaraz, sekundka. Okej. W porządku, czyli to jest tak. Egon, Jani, Torgalsson i Rami Razak są razy 3. To jest w ten sposób. O, 52, 53, 54. I teraz jest OK. OK, już po małym update'cie. Jesteśmy z powrotem. To nie jest ustawka, tylko faktycznie Rami jest legendą, ale ma tyle samo szans, co bohaterowie, czyli Torgal, Jani i Egon. Czyli są razy 3 i Egon jest razy 3, jest razy 3, więc gitara. Teraz już powinno być OK. Zatem mamy w zależności od progu modyfikator do... Czemu tu wyłazi? OK, nie wyłazi. Przy losowaniu. 54 cyferki. Gdzie mamy losową liczbę? Znowu wchodzimy z generatorem. 54, tak? Tak, 54. Cofnij i uwaga, liczba od 1 do 54, ilość 1 i unikalna. Dobra. I teraz już powinna być gitara. Dobra, uwaga. No dobrze. Strzelałem, że jestem starsza. Kto? Ty? Proszę bardzo, wiesz, bo ja jeszcze czuję się młody. Zostało mi 48 godzin życia, więc czuję się jeszcze młody. No właśnie, o. A, i taki kuflet, też tylko powiem. O, trochę wykluczowało, ale takie kufle są również, będą wysyłane teraz. A, dobra, nie będę teraz gadał. Słuchajcie, ważna chwila, werble. Do kogo idzie ten starter? I losujemy. Tada, 3, 4 i ry. Boże, nie tu miałem kliknąć, tu. W tym ekranie. 47. Któż to będzie 47? 47. Egon? Jakiego ty masz farta po prostu, Egon? Masakra. Egon wylosował drugi... Egon wygrał wcześniej Wiedźmina, a teraz wygrał starter do deków. Ja pierdzielę, ale ty masz farta, chłopie. Masakra. No ale faktycznie. Ty zagraj w Totolotka. 1 na 54 i Egon 44. Gratulacje, Egon, jesteś jakimś mega farciarzem. Chłopie, pakuję do ciebie deteki razem z kuflem, który będzie do ciebie szedł. I to jest po prostu... To nie jest ustawione, słuchajcie. Czy mogę przekazać konkretnej osobie? Egon, to jest twoje. Więc w tym momencie ty decydujesz, co chcesz z tym zrobić. Jeżeli uznasz, że chcesz... sorry, ostrość tracę. Przekazać, to jest your call, jesteśmy na żywo. Twój wybór. Ale kurde, to jest masakra. Jak można? Jak można tu tak... Jeszcze raz wylosuję. 35. No nie. No nie jest to ustawione, słuchajcie. No ale Egon, masz farta. Faktycznie masz farta. To znaczy, no siłą rzeczy będzie to... Masz 3 razy większą szansę niż patron, który jest twoim klientem. Ale i tak, kurde, masz mega fuksa. Przekazuję Jetfire. Jetik, czyli nasz karczemny kartograf. Okej, okay. Jeżeli tak, bardzo szlachetne. Jetik, w takim razie do ciebie to zapakuję i do ciebie wyślę ten zestaw startowy. To jest wybór zwycięzcy, czyli Egona. Gratulacje, Egon, i bardzo szlachetny gest. Brawo. Super. Tak też się stanie. No dobrze, słuchajcie, no i właściwie jesteśmy już po części z losowania. Sobie przypomnijmy tylko, kto gra w kolejnej drużynie, czyli Riach, który pewnie będzie grał druidem, Sołtys, Smutyr i Torgalsson muszą zastanowić się nad postaciami, no i Stamford będziemy bezpośrednio w komunikacji. Jeżeli komuś nie będzie pasował termin, to po prostu wskoczysz w jego miejsce. Terminy wstępne 18.25 to będzie już termin sesji, która również tym razem będzie już grana na żywo, i podczas tej sesji będzie również taki zestaw do wygrania wśród widzów, więc zapraszam do tego, abyście się kochani pojawili. Włączę jeszcze to. Kurczę, jak wam się podobało, to wam jeszcze
pokażę. O to. O tak. A jeszcze ja bym się sam siebie włączył. No i może lepiej, bo to tło jest fajniejsze, jak mnie tam nie ma. O, ale już jestem. Także Warhammer wchodzi już w przyszłym tygodniu. Jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się więcej, zapraszam na YouTube'a, jest tam masa materiałów, zapraszam na Facebooka, na grupę facebookową, na Discorda. Streamy zawsze lecą na dwóch kanałach, zarówno na Twitchu, jak i na YouTubie, więc komu lepiej, komu bardziej pasuje, ten może sobie wybrać to. I oczywiście jesteśmy w trakcie budowy nowej karczmy, więc jeżeli chcecie imienną cegiełkę wstawić, to zapraszam na Patronite'a. Tymczasem niezwykle dziękuję swoim patronom za wsparcie, za to, że mogę się w jakiś sposób wobec was odwdzięczyć i w jakiś sposób was dopieścić, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. Ale Egon, jesteś farciarzem, ale szlachetny gest i chapeau bas, że tak się stało. O właśnie, Kebabus na przykład jest tym, który zrezygnował w ogóle z losowania, bo uznał, że ma ten set i nie potrzebuje. A ja po prostu mam dla was już przygotowane, jako dla patronów, zestaw różnego rodzaju informacji, ale również dla widzów, co jest niezwykle fajne. W ramach akcji zacznij grać w RPG z karczmarzem. Dzięki potężnemu takiemu chęci wsparcia od Copernicus Corporation, prośba, po prostu wbijcie do nich na sociale, zostawcie łapkę, nawet napiszcie im priwa z podziękowaniem. To jest naprawdę fajna sprawa, że oni aż tak wspierają to, że pozwalają na każdej sesji mieć podręcznik, którego wartość sklepowa to 220 zł, to naprawdę sporo. Powiem wam szczerze, że super, ale również Rebelowi należy się za to, że takie startery ufundował. To jest mega fajne, RPG są super zabawą. Jeżeli nie czujecie się dziwnie z RPGami, to spróbujcie, bo to jest fajna zabawa, naprawdę fajna zabawa i myślę, że będziecie się dobrze bawić. A my wchodzimy w sezon Warhammera. Będzie mroczno, będzie brudno, będzie krwawo, będzie błoto. Nie chcę zrobić jesiennej gawędy, ale chcę, żeby gracze i widzowie odczuli, co to znaczy stary świat z chaosem czyhającym na mieszkańców tego brudnego, ponurego zakątka na ziemi. Egon, masz farta. Naprawdę skreśl totolotka. Serio? Skreśl do totolotka. Bo masz farta jak cholera. Słuchajcie, ja jestem trochę przeziębiony, więc nie będę dzisiaj przedłużał tego streama. Dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy uczestniczyli w tworzeniu postaci. Warhammer 4 edycja jest dla mnie również nowością. Ja Warhammera ostatni raz prowadziłem w 90-tych latach. Pierdycję, której nomenomen pokażę wam, jak wygląda. To były, słuchajcie, czasy, gdzie nie było. No to jest chyba jeszcze, to jest kserówka pierwszej edycji, kurde numer, bo jest zielona, która była kserowana jeszcze, nie wiem, w 95 roku, a poszerzona o różne jakieś takie dodatki, no i kiedyś się na czymś takim grało, nie? Znikająca okładka, bo zielona i kluczuje green screen. No, ale to już jest wartość sentymentalna, magiczna księga, wartość sentymentalna, która jest nie do oszacowania. A czwarta edycja jest czymś nowym. Trochę się boję tej mechaniki, ale myślę, że z każdą kolejną sesją będzie nam łatwiej i przyjemniej. A jeżeli nie będzie, no to zawsze możemy przejść na Powered by the Apocalypse. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, życzę dobrej nocy. Dobrego wieczoru, bawcie się dobrze. Zapraszam do karczmy, ona jest wielowymiarowa. I cóż, oby nam się dobrego wieczoru. O, akurat jaka fajna przejście, nie? Zrobiłem z chaosem nadciągającym. Trzymajcie się, papa. Zachęcam do wbicia i oglądnięcia paru materiałów na YouTubie. A jutro pojawi się poradnik, jak odgrywać postaci o przeciwnej płci. See ya, trzymajcie się, hej, hej.